witać na trzecim spotkaniu klubu Filozofuj, organizowanym przez polskie czasopismo popularyzujące sztukę myślenia, którą jest filozofia. Temat to jest cóż to jest prawda. I taki też jest temat ostatniego numeru związanego z prawdą, który można dzisiaj nabyć po promocyjnej cenie 8 zł, a warto, gdyż jest to znacznie, jest tam znacznie więcej wystąpień filozofów, jak tutaj dziś, i choć nie można bezpośrednio zadać pytań, to za to można pochylić się nad tekstem, dokładnie rozważyć każde słowo. I też chciałem bardzo podziękować, że mimo takiej pogody, deszczu, tak, udało nam się tutaj przybyć dość licznie, jak sądzę. I tutaj jeszcze lista mailingowa. Tak, to ja powiem. Odnośnie jeszcze numeru, to on tak wygląda, ma około ponad 50 stron. Można go nakupić przez internet za 10 zł. Natomiast u nas teraz jest po 8. Tam również też będzie rozdawana kupon jakby na prenumeratę po zniżkowej cenie. Co do listy mailingowej, otóż jest to już nasze trzecie spotkanie klubu i bardzo chcemy tą inicjatywę rozwijać. W związku z tym zamierzam puścić właśnie taką listę mailingową, na której będzie można pisać swoje imię i maila, jeśli ktoś jest zainteresowany dostawaniem właśnie informacji odnośnie tego typu wydarzeniach w Poznaniu. Jest też ostatnia taka rubryka Klub Filozofów w Poznaniu i to jest pytanie, czy osoba, która właśnie tutaj napisze tego maila, chce też się włączyć jakimś małym, drobnym zadaniem, na przykład opublikowaniem na jakiejś stronie o danym wydarzeniu w organizację takich spotkań. Takie spotkania będziemy organizować gdzieś tak co 2 miesiące, a myślę, że włączyć się warto, ponieważ no poza tym, że można dzięki temu uczestniczyć w dość takim szlachetnym przedsięwzięciu, to też można poznać fajnych ludzi i też na tym dużo zyskać. Tak więc listę puszczam z tej strony razem z długopisem. Pani. No dobrze, a więc oczywiście zaczniemy bardzo nieprofesjonalnie, dlatego że zaczniemy ode mnie, tak? Jako że ja tutaj jakieś tam zagadnienia ogólne i wstępy bym przeprowadził. No więc dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o prawdzie. I na początek chciałbym taki krótki eksperyment zrobić, by zobaczyć, jak mocno jesteśmy zakorzenieni w pewnym tradycyjnym rozumieniu prawdy. Tak oto powiada Arystoteles. Jest fałszem powiedzieć o tym, co jest, że nie jest, lub o tym, co nie jest, że jest. I jest prawdą powiedzieć o tym, co jest, że jest, lub o tym, co nie jest, że nie jest. No i ja bym się tutaj założył, że prawie każdy z nas obecnych tutaj, może gdzieś ma w głowie takiego malutkiego Arystotelesa. Proszę także zauważyć, że osoby, które nigdy nie zastanawiały się nad pojęciem prawdy lub nie mają pojęcia o tym, że kiedyś istniał sobie tam jakiś Arystoteles, to i tak korzystają z jego dziedzictwa. Drugą tradycją, której echo odczuwamy w większym lub mniejszym stopniu do teraz, jest prawda w koncepcji platonizmu, wedle której prawda posiada jakiś swój wewnętrzny sens. Zdarza nam się wszak zastanawiać się nad prawdą piękna lub prawdą o sprawiedliwości. Co to jest prawda? Klasyczna definicja prawdy brzmi następująco. Prawda jest to zgodność z rzeczywistością. Prawda naszej myśli polega na jej zgodności z rzeczywistością. Tutaj bezpośrednio z Ajdukiewicza. Ale na czym owa zgodność miałaby polegać, skoro myśli są niepodobne do rzeczy? Poza tym, nie tylko trzeba znać myśl, lecz także rzeczywistość. A z tym bywa już gorzej. Bowiem poznając rzeczywistość, musimy przyjmować jakieś kryterium prawdziwościowe. A zmiana kryterium prowadzi do zmiany naszego sądu orzekającego o tej rzeczywistości. Dlatego też temat wart jest przyjścia, kawki, posłuchania i pogadania. Dobrze, teraz jeszcze patronaty, tak? Chciałbym bardzo podziękować instytucjom, które objęły patronat na tym wydarzeniu i pomogły w jego organizacji. Jest to Polskie Towarzystwo Filozoficzne z oddziałem w Poznaniu, Instytut Filozofii UAM-u, Radio Merkury Poznań, Radio Meteor, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS, który także jest partnerem. No i oczywiście kawiarnia Geranimum, w której się obecnie znajdujemy. Porządek spotkania będzie przebiegał po polsku. Geranium. Tak, to jest nawet roślina. Tak. Porządek spotkania będzie przebiegał następująco. Spotkanie będzie w ten sposób, że najpierw prelegenci zaprezentują swoje zdanie,
a następnie będzie miała miejsce otwarta dyskusja i będą Państwo zadawać pytania oraz dodawać swoje komentarze. Oczywiście liczymy na owocną dyskusję. A dziś z nami są doktor habilitowana Elżbieta Pakrzys, profesor UAM-u, filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 20 lat prowadzi badania oraz wykłady interdyscyplinarnej problematyki płci, rodzaju związanej właśnie z gender, zwłaszcza filozofii politycznej i myśli kobiet. Uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach badawczych dotyczących współczesnej kondycji kobiet w nauce. Jest autorką i wydawczynią licznych publikacji polskich i zagranicznych z zakresu filozofii nauki i epistemologii feministycznej. Z nami jest także dzisiaj dr Marek Woszczek, filozof. Od 2008 roku adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się ontologią przyrody i filozofią fizyki, ale także wybranymi zagadnieniami z zakresu historii i filozofii religii. Autor książki Ukryta całość przyrody a mikrofizyka i laureat Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów i Nagrody Naukowej imienia Klemensa Szaniawskiego. Brawo. Naszym ostatnim prelegentem jest profesor doktor habilitowany Paweł Zajber. Zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Filozofii UAM, kieruje Zakładem Logiki i Metodologii Nauk. Jest redaktorem naczelnym studiów metodologicznych. Jest absolwentem chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy między teorią a historią nauki. A stopień doktora habilitowanego filozofii na podstawie książki Spór o status poznawczy teorii. Obronie antyrealistycznego wizerunku nauki. Jest również współautorem książki Problem dekonstrukcji pojęcia prawdy, co nawet będzie dla nas ważne, w ramach wykładów z filozofii dla młodzieży wygłosił i opublikował dwa referaty dotyczące prawdy. Jedne tak samo brzmi jak nasze dzisiejsze spotkanie, czyli cóż to jest prawda, oraz drugi nauka a prawda. Są one dostępne w internecie. No to teraz już zaczynamy prawdziwie, tak? Najpierw pytania i zaczniemy od doktor habilitowanej Elżbiety Pakrzys. Tak? Czemu ja? No, tak tradycyjnie, przepraszam, od kobiet chciałbym zacząć. No właśnie. Pytanie będzie, co jest istotą i naturą prawdy i czy tak rozumiana prawda jest osiągalna? No więc wywołana do tablicy. Jak to kobieta? Tak, muszę powiedzieć, że... Znaczy, dziękuję bardzo za zaproszenie do tej dyskusji. Jeśli bym mogła prosić, to jakąś kawę, bo jest godzina taka, że ciśnienie siada, ale poza tym to... chcę Państwu powiedzieć na temat moich... niezbyt, że tak powiem, obfitych, głębokich jak dotąd rozważań na ten fascynujący temat i problem, czym jest prawda, ale tak się złożyło, że zajęłam się nim onegdaj. No i oczywiście, a poza tym to wszyscy tutaj wiemy, prawda, co Arystoteles, nie Arystoteles i tam, ci, co tam na jego ramionach stali i stają ciągle. O tym sądzą i no właśnie to jest ten powód, dla którego ciągle się tutaj zastanawiamy nad tym, czym prawda jest. Otóż mnie bardziej, to znaczy może zgłoszę taką roboczą definicję tego, co rozumiem przez pojęcie prawdy. To jest według mnie zawsze na swoim początku jakieś subiektywne, jednostkowe przekonanie na temat jakiegoś stanu rzeczy. To przekonanie musi być wyrażone przynajmniej na samym początku przez kogoś,
I ono jest zatem subiektywne, no ale potem właśnie określenie poglądu na dany stan rzeczy, tego przekonania, które jest jednostkowe, z czasem, można powiedzieć finalnie, uzyskuje albo nie, czasem, rodzaj uznania czy akceptacji, który najczęściej nazywało się może w filozofii powszechną zgodą. Taka powszechna zgoda, ponieważ no, ona nie może być naprawdę powszechna, tylko ona jest związana z jakąś tam grupą ludzi, którzy ten pogląd akceptują. No i to jest sytuacja, w której ta na początku subiektywnie wyrażona prawda, ona się obiektywizuje. I ona uzyskuje jak gdyby taki placet społeczny. Ale także to jest dość bliskie arystotelesowskiej, czyli tej klasycznej koncepcji prawdy, ale nie tylko, dlatego że tu nie zawsze chodzi o zgodność przekonań z jakąś tam dziejącą się rzeczywistością. Tu także w grę wchodzą porównania między różnymi przekonaniami, między różnymi racjami. Ale tu możemy kruszyć kopię, prawda, co jest jak gdyby ważniejsze i czy właśnie to klasyczne ujmowanie prawdziwości, czy też nieklasyczne w różnych niezliczonych swoich wydaniach byłoby jakoś tam jednak przeważające. Dla mnie bardziej interesująca, powiem szczerze, jest kwestia tego, czyja jest prawda. Bo prawda, jeżeli ma autora czy autorkę, to ona jest prawdą czyjąś. Ona do kogoś przynależy, no właśnie na tym samym najczęściej początku, wtedy kiedy ona musi być wyartykułowana, musi być stwierdzona, orzeczona. No i tutaj interesują mnie no właśnie te uwarunkowania, pewne uwarunkowania antropologiczne, a także socjokulturowe, które towarzyszą orzekaniu tej prawdy, artykułowaniu, a potem dzieją tego przekonania wyrażonego przez kogoś. Otóż wydaje mi się, że właśnie w procesie, że tak powiem, dziania się prawdy ujawnia się status osoby, czy później osób, które tę prawdę wspierają i które ją utrzymują. To jest pewna sytuacja, głoszenie prawdy jest związane z władzą. Głoszenie prawdy jest przejawem uprzywilejowania, które przysługuje, no nie wszystkim. I nie zawsze. To uprzywilejowanie, ta zdolność do orzekania prawdy, no ona jest związana z tym, co nazywamy najczęściej w dyscyplinie, którą mogę powiedzieć tutaj trochę reprezentuję, czyli to epistemologię feministyczną, badania związane z gender. Otóż usytuowanie albo umiejscowienie jednostki, a także grupy społecznej, czy tam kulturowej jakoś tam, do której ona przynależy, czy ją reprezentuje, wydaje się istotnie wpływać na, no oczywiście zwłaszcza historyczne orzekanie prawdy. I zajęłam się właśnie taką sytuacją, w której no właśnie ludzie nieuprzywilejowani, czyli nie posiadający tego atrybutu władzy albo bliskiego miejsca przy władzy, szeroko rozumiany, no jednak znajdą się w takiej sytuacji, bardzo dziękuję, w takiej sytuacji, że dana im jest ta możliwość wyartykułowania prawdy. To są rzadkie przypadki,
Chodzi mi tutaj dokładniej o prawdę naukową, a jeszcze dokładniej to chodzi o sytuację odkrycia naukowego. Otóż tak się składa, że kobiety bardzo długo nie miały takiej szansy uczestniczyć w badaniach naukowych w szeroko rozumianym poznaniu. One wprawdzie uczestniczyły, ale tylko w charakterze takim pomocniczym. Więc były niejako uosobieniem takiej właśnie sytuacji nieuprzywilejowania do orzekania prawdy, prawdy naukowej. I mamy takie przykłady historyczne, w których no, okazuje się, że pomimo to, to stwierdzenie prawdy zostaje im dane. Sęk tylko w tym, że nie ma akceptacji społecznej, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby kobieta odkryła na przykład kometę. To było niemożliwe w tamtych czasach. Jest to przypadek takiej amatorki astronomii. Mówię amatorki, dlatego że była ona owszem przyuczona do zawodu przez swojego męża, ale tylko przyuczona, no, a małżonek niejaki Gottfried Kirsch, to był uczniem samego Heweliusza. To już była rekomendacja. No i teraz razem rodzinnie, można powiedzieć, że prowadzili taki biznes naukowy, astronomiczny, który polegał na tym, że obserwowali gwiazdy. No i żyli z tego, bo te obserwacje służyły do sporządzania kalendarzy. No i razu pewnego, a było to w roku 1702, pani Maria Winkelmann-Kirsch, czyli małżonka, 20 lat starszego od niej Gottfrieda, no obserwowała niebo samodzielnie, no i się zdarzyło, że zauważyła kometę, której do tej pory nie znano zupełnie. No, zbudziła męża i powiedziała, że coś tam widzi. No i mąż zaspany potwierdził. No ale teraz ona odkryła, bo to było rezultatem jej obserwacji. No ale rzecz należało teraz zgłosić do Akademii Berlińskiej. No, taka była procedura już wtedy, chociaż to były instytucje młode, jak ta akurat berlińska, niemniej Kirsch Gottfried pracował dla tej placówki, można powiedzieć. No i teraz co się dzieje? Gottfried Kirsch uznał, że no właściwie to on się wstydzi tego, że kobieta tutaj odkryła tą kometę i w ogóle to jest niewiarygodne. Zwyczajnie, ja tutaj tę motywację tak rozwijam przy pomocy oczywiście innych badaczy i badaczek, którzy to zauważyli i tak przypuszczali. Jak to się mogło stać, że Gottfried Kirsch zgłasza to odkrycie w Akademii Berlińskiej i twierdzi, że tak, to ja odkryłem tę kometę. No, a przecież świetnie wiedział, że uczyniła to jego małżonka. No i no dzisiaj wiemy, że potem zmienił zdanie. Upłynęło 8 lat i chyba jakaś taka jednak opinia przyjaciół dotarła do naszego astronoma, że to jest jednak nie fair, że to nie w porządku jest, że tutaj wziąłeś odkrycie kobiety na siebie. No więc po 8 latach jednak się odważył Gottfried Kirsch i zmienił tę informację niejako, bo już się przestał wstydzić. Nie wiadomo czego, ale jednak coś takiego tutaj było. Proszę Państwa, to jest sytuacja, w której no właśnie prawdopodobnie no to odkrycie Marii Winkelmann-Kirsch było na tyle nieprawdopodobne, że aż niemożliwe.
w mniemaniu jej męża. Ja myślę, że to nie jest jedyny przypadek w historii, że tak się zdarzyło. Bo no, wszyscy możemy sobie wyobrazić, że na przykład w sądzie orzekanie czy ustalanie prawdy przez Trybunał no, jest czynione z pomocą świadków, tak? I trzeba być świadkiem wiarygodnym. To znaczy, no, zwłaszcza historycznie rzecz biorąc, to mógł być ktoś, kto był w określonym statusie społeczno-ekonomicznym, niekarany, prawda? Najlepiej no właśnie mężczyzna pochodzenia szlacheckiego, rozpoznany jako prawdomówny, powinien być, tak, był być taki świadek. A więc kobieta z ludu, czy tam prosty chłop, takiej rękojmi w sądzie nie dawali. I to jest sytuacja analogiczna z tą, którą przytoczyłam. Dobrze, już kończy nam się czas. Aha, no dobrze, że wiem. I co jeszcze mam Państwu powiedzieć? Historia, którą tutaj przytoczyłam, no ona jest bardzo historyczna, ale ona miała swoją gdyby powtórkę w wieku XX. Kiedy to mianowicie Jocelyn Barnell, także brytyjska adeptka już fizyki i astronomii, urodzona w 1943, jeszcze żyjąca, odkryła pulsara. To był rok 1967 i to było dość głośne, także u nas, mimo że byliśmy za żelazną kurtyną. Potwierdził to odkrycie, zgłaszając w piśmie słynnym Nature jej promotor jej doktoratu, profesor Anthony Hewish. No ale po tam 10 prawie latach, w 1974 roku, Nagrodę Nobla przyznano jemu właśnie za odkrycie, pomimo iż rzecz została oprotestowana przez liczne autorytety brytyjskie w tej dziedzinie, czyli w astronomii. No i taki stan trwa do dziś. Więc żeby głosić prawdę, która jest zawsze czyjąś prawdą, no trzeba być usytuowanym. Trzeba mieć taką możliwość. Tak, właśnie. Na pewno przy dyskusji powrócimy, tak, do kogo by tu, mam nadzieję, prawda, przynależało. Dobrze. I teraz poprosiłbym następną osobę na pytanie pierwsze, tak, czyli co jest istotą lub też naturą prawdy i czy tak rozumiana prawda jest osiągalna? Bardzo. Na mnie padło, tak? Dobrze, to może ja nie będę zaczynał od istoty prawdy. Nie wierzę w ogóle, że coś takiego istnieje, ale nie ma czegoś takiego, ale zacznę od refleksji historycznej. Bardzo mnie fascynuje kwestia, skąd się wzięła nasza obsesja na punkcie prawdy. Czy dlaczego kategoria prawdy pełni taką wyróżnioną funkcję i dlaczego, społecznie oczywiście, i dlaczego filozofowie przez bardzo długi czas, zwłaszcza filozofii nowożytnej, uważali, że jest to problem absolutnie fundamentalny. Sporo czasu zajęło zmiana tego poglądu zresztą. Osobiście uważam, no jest kwestia do dyskusji, możecie Państwo później wyrazić swoje zdanie, osobiście uważam, że ta obsesja na punkcie prawdy jako wartości, bo to jest pewna wartość, to jest kwestia w zasadzie mniej filozoficzna nawet, a bardziej zjawisko quasi-religijne. Na Zachodzie, w filozofii nowożytnej, to znaczy zwłaszcza od XVI i XVII wieku, kwestia prawdy to jest coś, co jest ściśle historycznie, społecznie sprzężone z bardzo skomplikowaną sytuacją społeczno-historyczną tutaj właśnie w Europie na Zachodzie. Tak? Jeśli patrzymy na filozofię starożytną, antyczną, grecką, to wbrew tej opowieści takiej, którą często snujemy, kategoria prawdy dla starożytnych Greków wcale nie była na pierwszym planie i to nie była fundamentalna kwestia filozoficzna.
były o wiele ważniejsze kwestie. Przede wszystkim mądrość, stąd oczywiście nazwa filozofia. Mądrość to w żadnym wypadku nie jest prawda, ani dążenie do prawdy. Tak? Od razu to sobie powiedzmy. Dla Greków istotna była mądrość, rozsądek, dobre prowadzenie życia i tak dalej. Natomiast prawda to jest kwestia zupełnie drugorzędna. Niestety filozofię ex post opowiadamy w taki sposób, jak gdyby Grecy byli no, zafascynowani tą prawdą, zajmowali się w kółko tą prawdą, co nie jest historycznie, co tak po prostu nie wygląda. Kwestia prawda, zwłaszcza tej pisanej wielką literą, to jest typowo historyczny fenomen. On się wiąże przede wszystkim z infuzją, wniknięciem myślenia chrześcijańskiego do filozofii greckiej. I jeśli można, jeśli ja mogę tak jakoś to szacować, to się dzieje gdzieś od dojrzałego średniowiecza. Natomiast absolutna obsesja na tym punkcie to jest wiek XVI, czyli co? Epoka reformacyjna. Tak? Czyli mówiąc krótko, ja nie będę rozwijał czegoś tego wykładu, to jest niemożliwe w takiej krótkiej formule. Powiem tylko tak, że zawsze jest to kwestia kryzysowa zderzenia z czymś obcym. W dojrzałym średniowieczu jest to zderzenie z pogańską myślą arabską i nauką arabską. A więc myśliciele chrześcijańscy średniowieczni toczą wielką batalię, zresztą historycznie o doniosłych konsekwencjach dla naszej myśli, toczą batalię o to, żeby wchłonąć dziedzictwo greckie i jednocześnie obronić swoją teologię. I kwestia prawdy, fałszu to jest absolutnie podstawowa sprawa. Tak? Oddzielenie, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, co jest groźne, co jest do zaakceptowania. I epoka reformacji, XVI wiek, to jest druga kwestia, to jest absolutne w ogóle szaleństwo, tak? Walka, batalia o prawdę. Kto mówi prawdę, kto nie, kto błądzi, kto nie błądzi. To jest też również wiek XVII. Filozofia to wchłonęła i XVII wiek nieprzypadkowo wielka epoka racjonalizmu z jej obsesją właśnie na punkcie prawdy, czyli czegoś takiego, co każdy zdrowy umysł jest w stanie przeniknąć jakimś takim wglądem, prawda? Filozofowie na przykład starają się to zrobić w ten sposób. Niezależnie od wyznania, w co wierzysz i tak dalej, zanurz się w głębie swojego umysłu, uruchom ludzką intuicję i dostrzeżesz tą ukrytą, ten skarb prawdy, prawda? Coś głębokiego. To jest oczywiście reakcja na walki reformacyjne, tak? W podzielonej, strasznie podzielonej, skonfliktowanej Europie. No i empiryzm to jest też próba osłabienia jak gdyby tego uwięzienia. Tak? Empiryści to są pierwsi filozofowie, którzy po prostu odważyli się rozluźnić te kleszcze i po prostu poluzować trochę tę obsesję na punkcie prawdy, co podziałało bardzo ożywczo na rozwój filozofii europejskiej zresztą. Czyli mówiąc krótko, prawda, a zwłaszcza jeśli filozofowie ją trochę fetyszyzują, czyli piszą wielką literę, jakby to była prawda prawie że z Ewangelii, tak? To jest kwestia quasi-religijna. Według mnie. To jest ewidentnie tego typu zagadnienie. W XX wieku to odgrywa mniejszą rolę, ale chcę Państwu zwrócić uwagę, że często filozofowie popadają w taki ton, jakby to powiedzieć, niezdrowy ton mistycyzujący. Dobrym przykładem jest Heidegger, gdzie pojęcie prawdy właściwie jest tak, proszę mi wybaczyć, tak mętne, tak napompowane jakąś mistyczną treścią, że właściwie nie bardzo wiadomo już, co za nim stoi, tak? Heidegger wraca do Greków, ale tak naprawdę w ogóle nie wraca do Greków, tylko wytwarza sobie jakiś taki obraz tej aletej jakiejś prawdy bycia. Czyli filozofowie zawsze mają taką tendencję do popadania w taką niezdrową fetyszyzację tej prawdy. Tak? Ale XX wiek poradził sobie w dużej mierze z tą obsesją, co oczywiście miało też swoje różne takie ciekawe epizody. Teraz tak. Czyli dla mnie to jest kwestia, jakby to powiedzieć, no właśnie kwestia historyczna, tak? To nasza obsesja na punkcie prawdy nie wzięła się znikąd, to nie jest żadna naturalna cecha naszego umysłu i tak dalej. W tym nowym numerze właśnie filozofów macie Państwo próby obrony filozoficznej tego, że jednak ludzkie umysły jak gdyby z natury dążą do prawdy. Muszę osobiście powiedzieć, że ja nie rozumiem tego stwierdzenia. Nie tylko, że się z nim nie zgadzam, ale ja w ogóle go nie rozumiem, tak? Co to znaczy, że ludzkie umysły z natury czy z istoty dążą do prawdy? Ja bym powiedział nawet, że dokładnie odwrotnie. Teraz, na przykład, filozofowie w XX wieku, zwłaszcza również ci nastawieni bardziej naturalistycznie, używali różnego rodzaju argumentów, żeby wesprzeć tezę, że nasze umysły są jakoś zupełnie wyjątkowe i są dostrojone do jak gdyby szukania tej magicznej prawdy, czyli przybliżania się do rzeczywistości. Czy jest takie wyobrażenie, że jest rzeczywistość, nasze umysły, jak gdyby one prawie już do niej dochodzą, tak? Jest tylko kwestia czasu, kiedy uchwycimy
w tym gąszczu fałszu czy iluzji uchwycimy te prawdziwe treści. Osobiście uważam, że filozofowie to na przykład używali tego, odwołując się do teorii ewolucji. To jest bardzo zabawne, zaraz powiem, że jest dokładnie odwrotnie niż uważano. Stosowano taką argumentację, że teoria ewolucji przekonuje nas, że lepsze dostosowanie to lepsze uchwycenie rzeczywistości, tak? Czyli jeśli umysł lepiej, jakby skuteczniej dociera do rzeczywistości, czyli ujmuje prawdę o świecie, to po prostu jest lepiej dostosowany i lepiej sobie poradzi. Jest, proszę Państwa, dokładnie odwrotnie. To jest po prostu niezrozumienie teorii ewolucji. Najzabawniejsze jest to, i to, czym zajęli się kognitywiści przez ostatnie 20-30 lat, jest mnóstwo bardzo ciekawych prac na ten temat. Jest na przykład taka teoria gier ewolucyjnych, fascynująca, która zajmuje się właśnie modelowaniem procesów ewolucyjnych i reprezentowania otoczenia przez układy, które się rozwijają i pobierają informacje z otoczenia. Dostosowanie to jest pojęcie darwinowskie z teorii ewolucji, czyli techniczny termin. I teraz najbardziej fantastyczne jest to, że wychodzi na to, że ewolucja wręcz odwrotnie właśnie nie preferuje układów uczących się, które precyzyjnie reprezentują otoczenie, tylko dokładnie odwrotnie. Można powiedzieć, że teoria ewolucji raczej preferuje układy, które maksymalnie upraszczają i jednocześnie deformują informacje o otoczeniu. Czyli można powiedzieć, że ludzkie umysły, na siła ludzkich umysłów, w ogóle umysłów, nie polega na tym, że my po prostu coraz więcej pobieramy tej informacji, coraz więcej wiemy o tak zwanej rzeczywistości, tylko raczej wykorzystujemy różnego rodzaju informacje, układamy je w pewne kompleksy, które służą nam do skuteczniejszego manipulowania otoczeniem. A to nie ma nic wspólnego z prawdą. Tak? Są takie twierdzenia matematyczne, bardzo, bardzo ciekawe, może później mogę o tym opowiedzieć, jeśli będziecie Państwo chcieli. Są takie twierdzenia, że robi się takie modele takich układów, które się uczą, które pobierają informacje, reprezentują swoje otoczenie. Jest precyzyjne twierdzenie matematyczne, które nam mówi, że układy, które lepiej, precyzyjniej reprezentują otoczenie, nie mają żadnej ewolucyjnej przewagi nad organizmami o tej samej złożoności, które reprezentują mniej dokładnie. Nie liczy się w ogóle kwestia dokładności, tak? Jakby kwestia tego, czy reprezentacja jest precyzyjna, czy nie ma żadnego znaczenia. Liczą się zupełnie inne rzeczy, dlatego na przykład organizmy, które mają głęboko zdeformowane i uproszczone reprezentacje, mogą sobie radzić nawet znacznie lepiej niż organizmy, które mają ogromną ilość informacji i precyzyjniej reprezentują to, co się dzieje w otoczeniu. To jest bardzo ważne odkrycie, tak? Bardzo ważne odkrycie. Znaczy, że nie ma żadnej presji ewolucyjnej na to, żeby nasze umysły jakoś docierały do istoty rzeczywistości. Ile ona jest. O ile w ogóle istnieje, tak? O ile oczywiście w ogóle istnieje. I teraz no, podam Państwu może bardzo ładny taki obrazowy przykład, żebyście mogli sobie wyobrazić. Jeśli macie ikonki na jakimś interfejsie, na przykład na ekranie komputera, prawda? Z tych ikonek nie jesteście w stanie wywnioskować niczego o tym, co jest w środku w tej skrzyni, czyli o strukturze procesora i tak dalej. Ikonka to jest po prostu wyłącznie interfejs, który służy do manipulacji, tak? Natomiast to związek tego czegoś, czyli tego obrazeczka, z tym, co tam jest na tej płytce krzemowej wytrawionej, jak to działa, jaka fizyka tam rządzi, w zasadzie jest nie do wydedukowania. Tak? W tej biologicznej teorii gier ewolucyjnych mówimy dokładnie tak samo, że nie ma żadnego dedukowalnego związku, tak, między reprezentacjami, jakie tworzą sobie organizmy, a jakąś rzeczywistością, która tam ma się za tym kryć. Nasz umysł ma niestety tę słabość, że próbuje nieustannie traktować te modele, czyli reprezentacje jako pewnego rodzaju no, takie hipostazy, tak? Czyli jakieś takie realne obiekty. W związku z tym na przykład nasza matematyka się świetnie sprawdza, robimy dobre mosty. Ludzie nie giną, jak się przeprawiają przez rzekę. To jest dostosowanie ewolucyjne. Tak, jest większa przeżywalność, więcej ludzi się przedostaje na drugi brzeg rzeki i tak dalej. Używamy do tego matematyki, żeby policzyć przeciążenia, jak to wygląda, most stoi, wszystko jest dobrze. I teraz nasz umysł działa tak, że po prostu, to jest błąd Platona, na przykład traktujemy matematykę, jak gdyby ona zawierała jakąś sekretną tajemnicę o świecie. Tak? Czyli jak gdyby, jak w przypadku Platona, te koła, trójkąty, nie wiem co tam jeszcze, twory algebraiczne, jak gdyby były pewnymi rzeczami, które są tam
w świecie, prawda? Natomiast matematyka jest instrumentem, który po prostu zwiększa nasze dostosowanie. Niesłychanie ważny instrument, który ma nasz gatunek. Ona zwiększa dostosowanie w tym sensie, że pozwala skuteczniej manipulować otoczenie, tak? Czyli robimy lepsze mosty, budujemy samochody, jest większa reprodukcja, tak? Większa przeżywalność i tak dalej. Bardzo to jest proste. To jest, a gdybyśmy chcieli wnioskować ze skuteczności matematyki o budowie świata, to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, z ikonki na naszym interfejsie próbowali wydedukować, jaka fizyka rządzi procesorem. Czy byśmy sobie wyobrażali na przykład, że procesor to jest taki zbiór jakichś kreseczek, kółeczek kolorowych, które jakoś wiążą się ze sobą, nakładają się na siebie i tak dalej. To jest absurdalne. I teraz problem polega więc na tym, że pojęcie prawdy z perspektywy filozoficznej, naturalistycznej po prostu jest, jakby to powiedzieć, jest nadmuchany, jest w pewnym sensie sztuczny. Po prostu prawda, ona wygląda jak taka tajemnicza aura, takie halo, które nakładamy na różne treści, na różne przekonania i one w ten sposób zyskują. Ale w istocie chcę Państwu powiedzieć, że tak za tym, co nazywamy prawdą, kryje się mnóstwo innych ważnych wartości. Tak? Czyli prawda to jest jak gdyby tylko taki kapelusz, pod którym w środku chowa się mnóstwo zupełnie innych szczegółowych wartości, takich jak właśnie efektywność manipulacji, przewidywalność, prawda? Możliwość opanowania bezpośredniego otoczenia, tak? Przewidywalność tego otoczenia i tak dalej. Czyli tego typu rzeczy. No, użyteczność, tak, rozumiana bardzo szeroko i tak dalej. I chcę powiedzieć, to może w drugiej części już tylko dokończę, że w takim razie jak zdejmiemy ten kapelusz prawdy, no przestaniemy go traktować śmiertelnie poważnie, to uwaga, niewiele się dzieje. To znaczy nie zyskujemy świata w jakimś chaosie, tylko po prostu zyskujemy bardzo ciekawy obraz, w którym mamy różne zbiory, kompleksy wartości, które wchodzą ze sobą w powiązania i działają w różnych kontekstach. Tak? Czyli jak przestaniemy mówić o prawdzie, to w żadnym wypadku nie oznacza to, że teoria UFO i teoria względności to będzie to samo. Tak? W żadnym wypadku. Prawda jest jak gdyby nadmiarowa. Jak powiedziałem, to jest takie halo albo taka aura, która społecznie jest nakładana i ona sprawia, że wszyscy wiemy, że to jest ważne, że należy to traktować poważnie, tak? Ale tak naprawdę w środku działają zupełnie inne, bardzo, bardzo ciekawe wartości, no różne, tak? Bardzo różne. Dobrze, dziękuję bardzo. No to poprosimy teraz zabranie głosu. Proszę Państwa, w przeciwieństwie do moich szanownych poprzedników, ja nie będę uciekał od tego pytania, które zostało nam postawione, co jest istotą, naturą prawdy. Uważam, że jest to pytanie istotne i no, tu już od razu chciałbym wejść w polemikę, zwłaszcza z panem Markiem, a to z tego względu, że gdy uświadomimy sobie, ile bardzo ważnych pojęć, które powiedzmy, konstytuują naszą cywilizację. Nawet takie mocne sformułowanie tutaj, takim mocnym sformułowaniem się posłużę, zakłada to pojęcie. Tak? No, weźmy dla przykładu. Klasyczne epistemologiczne pojęcie wiedzy, którym się na co dzień posługujemy. Czym jest wiedza na jakiś temat? Jest to zbiór uzasadnionych przekonań prawdziwych na ten temat. Prawdziwych w klasycznym sensie. Posługujemy się na co dzień pojęciem faktu. Kiedy zdanie komunikuje fakt? Zdanie jakiegoś języka J komunikuje fakt w pewnej interpretacji, jeżeli jest zdaniem prawdziwym w tej interpretacji. Nie muszę Państwa przekonywać chyba, jak ważną kwestią jest kwestia prawdomówności. Ważną w kontekście społecznym naszego bycia w świecie. Tak? No, potoczna definicja prawdomówności, zaznaczam potoczna, mówi tyle, że jesteśmy prawdomówni wtedy, kiedy mówimy prawdę. We wszystkich tych określeniach
które tutaj przedstawiłem, wszystkich tych, no można powiedzieć, definicjach, zakłada się klasyczną definicję prawdy. A więc dlatego uważam, że rozważania nad naturą, istotą prawdy, zastanawianie się, czy to pytanie ma w ogóle sens, są istotne. Teraz tak, to pytanie o istotę i naturę prawdy opiera się na pewnych założeniach. Po pierwsze, na założeniu substancjalizacji prawdy. Prawda jest pewnym przedmiotem. Opiera się na dychotomii podmiotowo-przedmiotowej. To my, tak, chcemy ustalić istotę tego przedmiotu, jakim jest prawda. Tak? Wiemy już z tradycji filozoficznej, że takie dociekania istoty jakiegoś przedmiotu to są dociekania esencjalistyczne. Tak? To właśnie w ramach metafizyki takiej realistycznej, tak, poszukiwano istoty różnego rodzaju przedmiotów. I klasyczna odpowiedź, tak, to jest odpowiedź, którą udzielają zwolennicy klasycznej, absolutystycznej koncepcji prawdy, którzy właśnie przypisują takiej prawdzie absolutnej pewne cechy. Dobrze wiemy, jakie, tak? Że ta prawda jest niezależna od podmiotu poznającego, tak? Niezależna od czasu, miejsca, wiedzy, którą aktualnie posiadamy, jest niestopniowalna, tak? No, jest wartością autoteliczną, czyli taką wartością samą dla siebie. No ale każdy z Państwa od razu powie, że to przecież my tworzymy pojęcia, tak? To my ludzie tworzymy aparat pojęciowy. A więc prawda jest wytwarzana. Jest to przedmiot, ale przedmiot wytwarzany. Ale nawet jeżeli przyjmiemy takie podejście, że to my konstruujemy prawdę, to wcale nie oznacza, że rezygnujemy z poszukiwania istoty prawdy. Tak? Można tu się odwołać do koncepcji trzech światów Karla Poppera. Tak? To my, jako osoby, które egzystujemy w świecie pierwszym, tak, tworzymy prawdę w naszych umysłach, w świecie drugim, ale ta prawda się obiektywizuje. Obiektywizuje się w świecie trzecim. Już posiada pewne obiektywne własności, niezależne od nas, które możemy odkrywać. Tyle, że no, dobrze wiemy, że obok klasycznej koncepcji prawdy my, ludzie, wytworzyliśmy ileś nieklasycznych koncepcji prawdy. A więc jeśli przyjąć koncepcję Poppera, to w trzecim świecie istnieją różne takie przedmioty, które są określane tą samą nazwą. Nazwą prawda. To jest podejście, które tu przedstawiłem, podejście metafizyczne. Zajmując się analizą wiedzy naukowej, przyjmuję podejście opozycyjne. Takie, które zakłada brzytwę Okhama w wersji ekonomii myślenia, w machowskiej wersji ekonomii myślenia, a więc takiej, która mówi, że należy przyjmować jak najmniej założeń. Tak? No i właśnie, z tej perspektywy, z perspektywy analizy wiedzy, można zadać pytanie, tak, czy klasyczne, absolutne pojęcie prawdy jest użyteczne do analizy wiedzy. Otóż okazuje się ono zupełnie bezużyteczne. Tak? Takim użytecznym pojęciem prawdy jest właśnie operacyjne pojęcie prawdy. Tak? To operacyjne pojęcie prawdy wywodzi się z pewnej tradycji, tradycji zapoczątkowanej przez Percy Bridgemana, który
właśnie w 1927 roku, to był fizyk amerykański, który w latach 40. dostał Nagrodę Nobla za badania eksperymentalne. Ale w 1927 roku opublikował książkę Logic of Modern Physics, gdzie w tej książce sformułował koncepcję operacjonizmu, zgodnie z którą tylko takie pojęcie ma sens, dla którego możemy podać procedurę pomiarową. Tak? Oczywiście on jako fizyk analizował no na przykład pojęcie równoczesności zdarzeń, tak? W pracach Einsteina, a więc pewne wielkości, dla których można wyznaczyć procedury, za pomocą których określamy wartości tych wielkości. Ale operacjonizm bardzo rozpowszechnił się również w naukach społecznych, tak, zwłaszcza w latach 50., które chcą spełniać te podstawowe kryteria, jakie nakłada się na wiedzę naukową, a więc intersubiektywnej komunikowalności, intersubiektywnej sprawdzalności, tak, chciały się unaukowić i zaczęły operacjonalizować pojęcia, którymi się posługiwały, tak, żeby ich twierdzenia były intersubiektywnie sprawdzalne. To samo próbowano zrobić w odniesieniu do filozofii. Tak, taką właśnie propozycją można by właściwie powiedzieć, że kryterialne koncepcje prawdy są pewną próbą operacjonalizacji tego pojęcia, czyli powiedzenia, jak możemy to pojęcie stosować. Ja tu się odwołam do takiej koncepcji, która została sformułowana przez dwóch polskich filozofów, Poznańskiego i Wundheilera, w 1934 roku, którzy właśnie podali taką operacyjną definicję prawdy. I oni tam podali dwa kryteria, kryterium koherencji i kryterium powszechnej zgody. Nie czas i miejsce, żeby tutaj tą koncepcję szczegółowo analizować. Ile jeszcze czasu? Minuta, tak? Ale tak, oni mieli pełną świadomość, do jakich to konsekwencji prowadzi. Tak? Oczywiście prawda staje się wtedy pojęciem zależnym od podmiotu poznającego, zależnym od aktualnego stanu wiedzy. Właściwie może być taka sytuacja, że możemy mieć kilka prawd na ten sam temat, tak, konkurencyjnych, a więc przyjęcie takiego operacyjnego definiowania prawdy prowadzi do konsekwencji no, takich dość mocno antyrealistycznych. Tak? Można nawet powiedzieć, że eliminuje się pojęcie prawdy na rzecz uznawania, tak? Określenia warunków, kiedy możemy dane zdanie uznać. Tak? I tutaj może pan Marek byłby zadowolony, bo takie podejście pokazuje, tak, że pojęciem prawdy, tak, nie musimy się posługiwać, przynajmniej w nauce, tak, że możemy je zastąpić innym pojęciem, na przykład pojęciem uznawania twierdzeń. Dziękuję bardzo. No dobrze, to teraz przechodzimy do drugiego pytania, czyli jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i życiu społecznym? Więc, że tak powiem, kto chciał teraz zabrać głos, jest najwcześniej myślami w tej sprawie. To jak nie, to możemy właśnie kontynuować wątek, który pani doktor rozpoczęła. No więc tak, zastanawiałam się nad tym pytaniem mocno. Um,
bo dla mnie inspiracją jest taka dobra książka tutaj naszej koleżanki przed laty, pani profesor Barbary Tuchańskiej. Ona ją wydała w 2012 roku. To jest ta książka. Właśnie. Tak, to jest książka. Dlaczego prawda? Tak. Dlaczego jest prawda, ale ważny jest podtytuł. Prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności. No i oczywiście tam od autorka i Heideggerów i tam wszystkie te balony takie tutaj, co pan Marek nam przybliżał drobinę i tak dalej. Ta prawda jest no, właśnie rozpisana, ale autorka zwraca tam uwagę i właśnie ten podtytuł o tym świadczy. Ja się pod tym podpisuję, że prawda jest pewną taką ideą niesłychanie ważną społecznie i kulturowo. I wydaje mi się, że prawda jest nam potrzebna jak tlen. Już tak sprowadzając rzecz do konkretu pewnego, życiowego wręcz. Ponieważ bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić społeczeństwo notorycznych kłamców. Czyli takie społeczeństwo, w którym wszyscy kłamią. Sobie, wobec siebie, wobec innych. Prawda nie obowiązuje. I wydaje mi się, że tak trudno sobie wyobrazić oczywiście jakąś taką ekstremalną sytuację społeczeństwa, które by zrezygnowało z prawdy, z rzetelności, z prawdomówności, a opierało się na właśnie swoich na tych przeciwieństwach, czyli na kłamstwie, na mitach, wyobrażeniach fałszywych, że wprost nie sposób byłoby w takim świecie, w takim społeczeństwie żyć, gdzie nie wiem, praca komunikacji miejskiej rozmijałaby się totalnie na przykład z tym, co jest na rozkładach jazdy. Wyobraźcie sobie Państwo takie życie. No jak to w ogóle przetrwać w czymś takim? Gdzie człowiek jeden drugiemu no, mówiłby wyłącznie komplementy by prawił i właściwie nie byłyby potrzebne egzaminy, nie byłoby, czyli jakiejkolwiek sprawdziany sytuacji prawdziwej, zaświadczające o tym, że prawda jest no, po prostu niezbędna. Więc uważam, że tak, prawda jest nam potrzebna jak tlen i w przeróżnych dziedzinach życia my się o nią mniej czy bardziej uporczywie bijemy. Czasem są takie społeczeństwa, były i są, które rezygnują czasowo, no tak uogólniam, ale to można by wejść w szczegóły oczywiście, które ułatwiają sobie członkowie tych społeczeństw żywot i albo rezygnują całkowicie prawdę i karmią się mitami na własny temat, ale prawda zdumiewa mnie swoją uporczywością, muszę powiedzieć. Bo są takie sytuacje, jak na przykład zagłada, czyli Holokaust, które w swoich przeróżnych wariantach były bardzo długo przemilczane. Bardzo długo unikano ich ujawnienia. A jednak ta prawda, która była zawarta w subiektywnym przeżyciu, w jednostkowym doznaniu ludzkim, wydaje mi się, że trochę tak jak w bajce, ale prędzej czy później wychodzi na wierzch. I to jest przykład Katynia, to jest przykład Wołynia i cały szereg innych sytuacji bardzo życiowych, jednostkowych mniej czy bardziej, raczej zbiorowych, w których zbiorowe kłamstwo po prostu prędzej czy później wyjdzie na wierzch. Tylko do tego potrzebna jest pamięć. Taka pamięć, która bodaj jedna istota ludzka czująca zachowa ją,
To czas pokazuje, że ona się przyda i że prawda wyjdzie na wierzch. Dziękujemy bardzo. Tyle. Tak. Teraz jeszcze chwilę pan profesor. Tak, ja chciałbym właśnie w tym momencie się włączyć do dyskusji. Ja się też to w pełni z tobą tutaj zgadzam, że prawda ma takie fundamentalne znaczenie dla naszego życia społecznego, ale też jednostkowego. Ale chciałbym właśnie się zastanowić nad pojęciem prawdomówności, pojęciem kłamstwa. Tak? Gdyż uważam, że trzeba to zagadnienie sproblematyzować, że nie można pozostawić w taki sposób, w jakim o prawdomówności i kłamstwie ty mówiłaś, czy zakładałaś pewne określone rozumienie prawdomówności i kłamstwa. Potoczne rozumienia tych pojęć są następujące. Tak? Jesteśmy prawdomówni, kiedy mówimy prawdę. Kłamiemy, kiedy wypowiadamy zdania fałszywe. No, ale już filozofowie średniowieczni, święty Augustyn, później święty Tomasz, których zagadnienie kłamstwa i prawdomówności, a zwłaszcza kłamstwa, interesowało w kontekście problematyki grzechu, zdali sobie sprawę, że to są pojęcia pragmatyczne, że tu się nie liczy obiektywna wartość logiczna zdań, które wypowiadamy, ale liczy się nasze przekonanie o wartości logicznej tych zdań. Święty Augustyn mówił mniej więcej tyle, że kłamiemy wtedy, jeżeli wypowiadamy zdanie co do fałszywości, którego jesteśmy przekonani, po to, żeby wprowadzić kogoś w błąd. Święty Tomasz jako warunek definicyjny uciął ten warunek wprowadzania w błąd. Zostało z definicji i kłamstwa takie stwierdzenie, że kłamiemy wtedy, jeżeli wypowiadamy zdanie co do fałszywości, którego jesteśmy przekonani. A więc możemy kłamać, mówiąc prawdę. Tak? Kiedy kłamiemy, mówiąc prawdę, jeżeli jesteśmy przekonani, że zdanie, które wypowiadamy, tak, jest zdaniem fałszywym. A przy założeniu oczywiście takiej zobiektywizowanej definicji prawdy, to zdanie jest prawdziwe. I odpowiednio. Nie jesteśmy prawdomówni wtedy, kiedy mówimy prawdę, ale jesteśmy prawdomówni wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że zdanie, które wypowiadamy, jest zdaniem prawdziwym. A więc możemy być prawdomówni, mówiąc zdania fałszywe. Ważne jest nasze nastawienie, tak, do wartości logicznej tych zdań. No i teraz, jeżeli przyjmiemy tę definicję, a je się dość powszechnie już przyjmuje, to sprawa się bardzo komplikuje. Tak? Gdy słyszę niektóre osoby, które mówią o sobie, że są zawsze prawdomówne, tak? Że zawsze mówią prawdę, to się zastanawiam, tak? Skąd one wiedzą, że mówią prawdę. Tak? Na czym opiera się ich przekonanie, tak? O tym, że zdanie, które wypowiadają, jest zdaniem prawdziwym. Tak? A więc mogę zapytać, w jaki sposób operacjonalizują oni prawdę, jakie kryteria stosują i czy je zastosowali, tak? Czyli skąd wiedzą, tak? Że to zdanie jest prawdziwe. Tak? A więc widzimy, że spór o pojęcie prawdy, on tutaj ingeruje, tak,
w definicję prawdomówności, która jest to tak istotna w naszym społecznym życiu. Tak? Ingeruje właśnie w ten sposób, że no, powinniśmy się zastanawiać, tak? A na jakiej podstawie ja twierdzę, że dane zdanie jest prawdziwe. Jeżeli już mogę wykorzystać w tym momencie swój czas, to pociągnę tutaj tę kwestię dalej. Otóż weźmy takie cztery zdania. Tak? Liczba planet naszego Układu Słonecznego wynosi 6. Liczba planet naszego Układu Słonecznego wynosi 15. Liczba planet naszego Układu Słonecznego wynosi 9. Liczba planet naszego Układu Słonecznego wynosi 8. Pan Marek na pewno wie, że te liczby nie zostały dobrane przeze mnie przypadkowo. Tak? Czy Kepler kłamał, gdy mówił pod koniec życia, a zmarł w 1630 roku, że liczba planet naszego Układu Słonecznego wynosi 6. Z punktu widzenia naszej dzisiejszej wiedzy kłamał, tak? Bo mówił nieprawdę. Bo mówił nieprawdę, tak? Bo nie wiedział. A właśnie, czyli tu mamy argument za tym, że prawda jednak jest zrelatywizowana do aktualnego stanu wiedzy. Ale nie tylko, tak? Między początkiem XIX wieku a połową tego wieku odkryto łącznie 15 planet. Sprawdziłem, tak? No, tak samo. To zdanie należałoby uznać z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy za fałszywe. Tak? Potem, co zrobiono? Zmieniono definicję planety i od 1930 do sierpnia 2006 roku prawidłowa odpowiedź na egzaminie brzmiała, że liczba planet wynosi 9. Tak? Dlaczego obecnie przyjmuje się, że liczba planet wynosi 8? Bo właśnie w Pradze, na kongresie astronomów, po bardzo burzliwej dyskusji, gdzie nie było powszechnej zgody, Pluton został uznany za tak zwaną karłowatą planetę i wykluczony z tego zbioru planet. Co się stało? No, zmieniono pojęcie planety. Tak, a więc my budujemy nasz obraz świata, a liczba planet naszego Układu Słonecznego wchodzi w skład tego obrazu świata w pewnym aparacie pojęciowym. Co może rozstrzygnąć nauka? Nauka może rozstrzygnąć, tak, ile jest planet, ale wtedy, gdy wcześniej, w sposób oczywiście arbitralny, przyjmiemy określony aparat pojęciowy. A teraz przejdę do przykładu, który no, już ma istotne konsekwencje natury takiej etycznej. Tak? Otóż obecnie, jak Państwo wszyscy dobrze wiecie, toczy się spór o ustawę aborcyjną. I jeden z prominentnych biskupów zabiera dość często głos i słyszałem taką jego wypowiedź, że nauka ustaliła, tak, że zarodek jest człowiekiem, że zygota jest człowiekiem. Tak? I tu nie ma w ogóle nad czym dyskutować. On się tutaj nie powołuje na ustalenia teologiczne, religijne, ale właśnie powołuje się na rozstrzygnięcie nauki. Czy nauka może w ogóle rozstrzygnąć pytanie, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem? Jaki byt jest
człowiekiem. Może, ale pod jednym warunkiem, że najpierw przyjmiemy arbitralną siłą rzeczy definicję człowieka. Mamy różne kryteria, tak? Mamy to kryterium, które można by nazwać kryterium genetycznym, czyli jeżeli no właśnie zygota posiada genom ludzki, tak, no to przyjmujemy, że jest człowiekiem, jeśli przyjmujemy takie kryterium człowieczeństwa, kryterium genetyczne. Ale są znane inne kryteria. Jest kryterium neurologiczne, tak, że dopiero od momentu, kiedy mózg staje się aktywny, mamy do czynienia z człowiekiem. Jest kryterium urodzenia, które było w różnych kulturach często stosowane. Jest kryterium zdolności do samodzielnego życia. To nie jest to samo oczywiście kryterium, co kryterium urodzenia. Tak? I dopiero jeżeli przyjmiemy odpowiednie kryterium, tak, czyli przyjmiemy określoną definicję człowieka, dopiero wtedy możemy stosować to kryterium i stosować właśnie pojęcie prawdy do wypowiadanych zdań. I dopiero wtedy, jeżeli właśnie byśmy przyjęli kryterium genetyczne, możemy powiedzieć, że nauka rozstrzyga, tak, że zygota jest człowiekiem. Ale najpierw muszą być arbitralnie przyjmowane założenia o charakterze semantycznym. Dobrze, no to teraz na te ostatnie pytanie, czyli jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i życiu społecznym, poprosimy o odpowiedź doktora Marka Woszka. Tak, to może ja nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej, to znaczy do tego przekonania, że znaczenie prawdy jest fenomenem społeczno-historycznym, że ono rozwijało się przez długi czas, a więc to jest coś, co zostało jak gdyby społecznie wytworzone. I tutaj zgodzę się na pewno z moimi rozmówcami, że pojęcie prawdy w myśli zachodniej oczywiście odgrywało z tego właśnie powodu centralną, bardzo ważną rolę. Czy dzisiaj odkrywa? Nie wiem. Na pewno w wielu miejscach absolutnie fundamentalne. Natomiast chcę powiedzieć, że w żadnym wypadku nie musi tak być, nie jest to konieczna sprawa. Przywołałem tu przykład myślicieli starożytnych, którzy mieli trochę inne podejście. I teraz dlaczego? Jak powiedziałem, prawda to jest, często funkcjonuje jako pewien taki dodatek, który zawiera emocjonalne, takie motywacyjne nastawienie do twierdzenia, teorii, przekonania. Wyraża nastawienie mówiące, że jest to ważne, jest to wyróżnione twierdzenie, wyróżniona teoria z różnych powodów. Jak wnikamy, co chcemy dokładnie powiedzieć, dlaczego ona jest wyróżniona, to okazuje się, że tam właśnie pracuje wiele różnych innych wartości, które się ze sobą zazębiły i one jak gdyby wspólnie powodują, że to coś, to przekonanie jest właśnie wyróżnione. Na przykład jak mamy teorię naukową, to w przypadku teorii naukowej jest wiele takich naprawdę ważnych, ciekawych wartości, które się realizują, takie jak spójność logiczna, racjonalność, bardzo duża baza empiryczna, spójność zewnętrzna, czyli z pozostałą częścią ludzkiej wiedzy i tak dalej. A więc mnóstwo różnych wartości, użyteczność, możliwość wykorzystywania tych twierdzeń do no właśnie manipulowania otoczeniem, manipulowania światem i tak dalej. Czyli jak gdyby ta prawda, jakby z teorią nic się nie stanie, jeśli tę prawdę jak gdyby przesuniemy albo w ogóle z niej zrezygnujemy. Ale oczywiście społecznie ta wartość jest ważna, istotna, dlatego że ona jak gdyby skrótowo sygnalizuje użytkownikom języka, tym, którzy operują wiedzą, że to coś jakby już w punkcie wyjścia ma wyróżniony status, tak? Można mówić o różnych prawdach, na przykład mówi się prawda literatury właśnie, prawda? Albo prawda historyczna.
Moim zdaniem można by tutaj też nawet rezygnować z pojęcia prawdy. Co mówię? Prawda literatury. To jest coś bardzo bliskiego temu, o czym mówiłem wcześniej, o co było ważne dla Greków, czyli taka mądrość życiowa, prawda? Że jakaś opowieść, historia opowiedziana zawiera jakieś wskazówki, jakiś przykład, który może być istotny, wychowujący jakoś, istotny dla ludzi, którzy tej opowieści słuchają. No, a więc nie chodzi o to, że ona odzwierciedla coś, jakąś naturę świata, prawdę o świecie, tylko że ci, którzy słuchają tej historii, przeżywają tę historię, przeżywają pewne emocje, uczucia i uzyskują pewnego, jakiś specyficzny stosunek do innych ludzi i do świata. To jest prawda historii. Prawda historii na przykład to jest, w tym przypadku, który pani tutaj poruszyła, to jest dawanie świadectwa. A więc pojawiają się ludzie, którzy opowiadają coś, co przeżyli, część na przykład swojego życia, swojej biografii i dają świadectwo, jak to się mówi, dają świadectwo prawdzie. I ci, którzy słuchają tej opowieści, no, mają szansę na wytworzenie pewnej postawy, pewnego rozumienia rzeczywistości, rozumienia innych ludzi i zrozumienia tego, co się działo. I teraz niezależnie od tego, czy to jest prawda w sensie takim potocznym, że ta było dokładnie tak, jak to zostało opowiedziane, ta historia, która jest opowiadana, ma pewne społeczne skutki. I na przykład możemy się zgodzić, że ta opowieść przekazuje coś ważnego. Tak? Historie się na siebie nakładają, one się ze sobą zazębiają, tworzą pewną panoramę, obraz przeszłości. I w tym sensie można by nawet zrezygnować z pojęcia prawdy i mówić po prostu o dawaniu świadectwa, o rozumieniu przeszłości, o rekonstruowaniu przeszłości i tak dalej. Ale jak powiedziałem, z różnych powodów preferujemy to pojęcie prawdy. Ono jest dla nas istotne i właśnie ono zasadza się na tej potocznej intuicji, że jest no właśnie ta rzeczywistość, do której mamy dostęp. W życiu codziennym nie wiem, prawdopodobnie jest w ogóle nie do obrony, że taka prawda jest jakoś osiągalna, ona jest, można ją ogłosić, wygłosić, sprawdzić i tak dalej, ale tym gorzej jest w nauce. W moim przekonaniu nawet najbardziej zaawansowane nauki, ścisłe, przyrodnicze, nie dają nam w zasadzie możliwości obrony takiego mocnego podejścia do prawdy, a więc takiego przekonania, że na przykład mamy teorię fizyczną, i ta teoria nam po prostu mówi, jaki jest świat, czyli po prostu przekazuje na pewne twierdzenia o rzeczywistości. W moim przekonaniu, znowu za tym przekonaniem, że coś jest prawdą, skrywa się wiele szczegółowych wartości, które się realizują, tak? Kiedy wypowiadamy tego typu sądy. Na przykład nasze, jak powiedziałem, wrócę może do ewolucji. Nasze umysły są z różnych powodów, właściwie to jest oczywiste, zupełnie nieprzystosowane do eksploracji dużych części świata, który zamieszkujemy. One ewoluowały, prawda, gdzieś tam na sawanna, gdzieś w Afryce, w Europie, gdzieś w jaskiniach i tak dalej. Na drzewach. No przecież one są zupełnie, można powiedzieć, nieprzygotowane do eksplorowania, nie wiem, na przykład budowy atomu. I teraz mamy taki kłopot, że mamy wspaniałą teorię matematyczną, mamy równania, które opisują nam, co się dzieje w tym czymś, co nazywamy atomem. One opisują na przykład, co się dzieje z elektronem. I teraz zaczynamy sobie wyobrażać, co tam się dzieje. I z równania wynika, że ten elektron na przykład najbliżej jądra, on w ogóle się nie rusza. Moment pędu zero. Nie ma ruchu, nic się nie rusza. I teraz jest następujący problem. Nasze umysły są przystosowane do wyobrażania sobie poruszających się obiektów zlokalizowanych w przestrzeni. Są jadące samochody, ja uważam na samochód, który przejeżdża, żeby pod niego nie wpaść, żeby nie stracić życia i tak dalej. Szacuję jego prędkość, wyobrażam sobie, że w każdej chwili samochód ma położenie, jest przestrzeń trójwymiarowa i tak dalej. No ale teraz jak mamy taki elektron, to on po prostu nie ma żadnego położenia, on w ogóle się nie rusza. I teraz, mówiąc krótko, nawet nie możemy powiedzieć, że ten elektron jest jak samochód, no poza jakąś to coś, co nazywamy elektronem, nie jest jak samochód. Możemy powiedzieć, że on ma pewne wspólne cechy, powiedzmy masę. Nawet to jest względne, jak wiadomo. W zależności od ruchu tego elektronu.
Więc możemy powiedzieć, że ten elektron ma masę jak samochód, ale tu się podobieństwa kończą i my po prostu próbujemy sobie poradzić z tym czymś za pomocą tego narzędzia, czyli matematyki, ale nasza wyobraźnia nie nadąża, tak? I teraz, jeśli mówimy, że to równanie jest prawdziwe, że równanie opisuje ten elektron jest prawdziwe, co właściwie chcemy powiedzieć? No chcemy właściwie powiedzieć tyle, że możemy wykonywać pewne manipulacje, tak? Budujemy laboratoria, wspaniałe nieraz laboratoria, urządzenia, które służą nam do eksploracji tego czegoś, tak? Tego fragmentu rzeczywistości, zakładając, że jest ta rzeczywistość, jak sądzę, nie jest specjalnie kontrowersyjne, jest rzeczywistość jakaś tam. I teraz te nasze równania to są narzędzia, instrumenty, które pomagają nam po prostu manipulować tym czymś, co traktujemy jak obiekty, czyli wyobrażamy sobie, że elektron jest jak taki malutki samochodzik, przynajmniej w punkcie wyjścia. Jak to robimy, to potem student fizyki ma ogromne problemy, musi się od tego odzwyczaić. Ale można sobie wyobrazić, że elektron jest taki malutki samochodzik, który po prostu się porusza. Potem człowiek rozumie, że to równanie mówi coś zupełnie innego, że on się nie rusza, że w ogóle nie jest w jakimś miejscu w przestrzeni. I musimy się jak gdyby odzwyczajać, tak? Ale ta wyobraźnia jest zupełnie drugorzędną sprawą. Liczy się to, że możemy coś robić z tym elektronem, prawda? Możemy przewidzieć, coś z nim zrobić. I teraz wobec tego pojęcie prawdziwości równania jest głęboko problematyczne właśnie z tego powodu, że to jest raczej jakaś taka zupełnie drugorzędna. Ja nie wiem, czy w ogóle powinniśmy o czymś takim mówić, tak? Raczej powinniśmy mówić, że jest to kwestia stabilności zachowania pewnego fragmentu rzeczywistości, możliwości przewidywania pewnych procesów, które zachodzą, które sobie jakoś wyobrażamy i wykorzystywania tej wiedzy. To samo dotyczy również innych, mniej wyrafinowanych koncepcji, ale chcę powiedzieć tylko tyle, że nasza wyobraźnia odziedziczona po powiedzmy setkach lat rozwoju myśli zachodniej jest taka, że jest taka piramida wartości i ta prawda jest jak gdyby na szczycie. Są takie wartości pośredniejsze, mniej ważne, właśnie takie jak manipulowanie otoczeniem, użyteczność, spójność logiczna, prostota logiczna i tak dalej, a na samym szczycie jest prawda. I teraz ludzie sobie wyobrażają, że jak utniemy ten, ale zlikwidujemy ten szczyt, spłaszczymy tą piramidę, to stanie się coś bardzo złego. Ja uważam, że nie, że to bardzo dobrze by nam zrobiło. Dlaczego? Dlatego, że wtedy zaczynamy widzieć fascynującą wielość innych wartości, które się realizują w różnych sferach ludzkiej aktywności. Czyli mimo, że tej prawdy nie ma na szczycie, to zaczynamy dostrzegać, że nawet jak mamy coś tak wyrafinowanego jak teoria naukowa, to tak naprawdę tam dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo realizuje się mnóstwo różnych innych wartości, które wcześniej uważaliśmy za drugorzędne, albo w ogóle nieznaczące, albo w ogóle ich nie widzieliśmy. Prawda? Czyli co, mówiąc krótko, świat staje się ciekawszy. Albo nawet bym powiedział więcej, nawet to bardziej pomaga tym, którzy działają, czyli nawet samym naukowcom, którzy jak gdyby widzą wierniej to, co robią, czyli swoje własne działania. Proszę zwrócić uwagę, na przykład naukowcy zaczynają mówić o prawdzie, kiedy po prostu się każe im filozofować. Tak? Czyli jak weźmiemy jakichś uczonych, którzy uprawiają naukę i zmusi się ich, żeby filozofowali, czyli po prostu powie się, proszę powiedzieć, co to jest nauka, co pani robi i tak dalej, to oni wtedy zaczynają mówić o prawdzie, o poznawaniu rzeczywistości i tak dalej. Ale na co dzień przecież czymś takim się nie zajmują, kiedy pracują w laboratorium. Co gorzej, nawet gdyby zaczęli się tym zajmować, wyobraźmy sobie, że mieliby pisać artykuły naukowe referujące wyniki pracy i musieliby dołączać do nich jakieś komentarze filozoficzne. To byłoby straszne, to byłaby katastrofa, tak? Uważam, że to byłaby jednak katastrofa. Czyli jak gdyby ta prawda, zmierzam do tego, że ta prawda jest jak gdyby zawsze dołączana jako pewna taka wartość parasolowa, natomiast w istocie ci, którzy działają, stosują mnóstwo ciekawych reguł, ciekawych, no właśnie, wartości zupełnie innego rodzaju, które realizują w dużym stopniu, tak? Po prostu w dużym stopniu, bardzo konsekwentnie. Manipulują. No, na przykład. To znaczy, że nauka nie pełni funkcji poznawczej?
Pełni, jak najbardziej pełni. No to jak pan funkcję poznawczą definiuje? No właśnie, właśnie w ten sposób, że na przykład pozwala nam, na przykład koncepcje naukowe pozwalają nam uporządkować bardzo duże zbiory danych empirycznych. Ale to nie jest funkcja poznawcza, nie, uporządkowanie danych. Ale nie tylko porządkowanie. Porządkowanie, następnie systematyzowanie relacji między tymi danymi i możliwość przewidywania jak gdyby możliwych rozszerzeń. To znaczy, że dostarczanie obrazu świata nie jest funkcją nauki? Jest, jest, jak najbardziej jest. Te obrazy właściwie są właśnie sprzężone z tą funkcją porządkowania i systematyzacji. Ale mnie się wydaje, że pan myli dwie rzeczy. Jak, za pomocą jakich metod właśnie dochodzimy do obrazu świata z właśnie tą kluczową tutaj funkcją prawdy, gdy analizujemy własności poznawcze, tak, nauki, gdy jej aspiracje, może tak lepiej, tak, nie własności, ale aspiracje poznawcze, żeby dostarczać nam obrazu świata, tak, jakiejś reprezentacji. Jak pan chce wartości poznawcze określić bez pojęcia prawdy? Żeby to nie były zastępniki, tak? Tylko żeby faktycznie to pojęcie, właśnie to klasyczne pojęcie prawdy było tutaj wyeliminowane. Bo jeżeli na przykład twierdzimy, tak, że tak jak Bas van Frazen, chyba najwybitniejszy żyjący filozof nauki, że celem badań naukowych nie jest prawda, jest adekwatność empiryczna, tak? No to on faktycznie no jakby pozbawia naukę tej funkcji poznawczej, chociaż nie do końca jest w stanie wyeliminować pojęcie prawdy, bo jak chce zdefiniować adekwatność empiryczną teorii, no to definiuje w sposób następujący, że teoria jest adekwatna, jeżeli wszystko to, o czym mówi, co jest bezpośrednio obserwowalne, to jest taka słaba tutaj strona tej koncepcji, jest prawdziwe. Jest prawdziwe w sensie klasycznym, tak? A więc też nie może jakby uciec od tego pojęcia prawdy, tyle że on tam posługuje się takim argumentem, tak, żeby właśnie odebrać tą funkcję poznawczą teoriom naukowym, że istnieją opisy alternatywne pod względem postulowanej ontologii, tak, a nieodróżnialne eksperymentalnie. Tak? No przykładowo, zjawisko ruchu można pisać jako zjawisko ciągłe bądź dyskretne. Tak, czyli te dwa konkurencyjne opisy proponują różne ontologie ruchu, a nie można ich rozróżnić eksperymentalnie. Tak? I realista ma problem. Tak? I w związku z tym Bas van Frazen mówi, że należy być takim agnostykiem poznawczym, tak? Czyli zawieszać nasze sądy o prawdziwości teorii naukowych. Tak? Ale jednak ta funkcja poznawcza tak generalnie jest nauce przypisywana, a bez pojęcia prawdy, no nie wiem jak można funkcję poznawczą zdefiniować. Tak, ja w ogóle też bardzo bym ograniczał tą funkcję. Tutaj bym się zgodził, że bardzo bym ograniczał tą funkcję poznawczą nauki w takim sensie, że ona dostarcza jakiegoś wyróżnionego obrazu. Powiedzmy, jak mam jakąś teorię, to jest jakiś wyróżniony obraz świata, który z tą teorią się wiąże. Ja bym powiedział tak, że to rzeczywiście jest tak, że te obrazy, czyli interpretacje, powiedzmy, ontologiczne, to są naddatki. To są rzeczywiście naddatki, czyli w większości przypadków nie mamy możliwości bezpośredniego testowania tych interpretacji, chyba że one inspirują pewne modyfikacje, na przykład w formalizmie, i z tego wynikają pewne konsekwencje. Na przykład może być tak, że na jakimś etapie rozwoju nauki możliwe będzie dość eksperymentalne testowanie
twierdzeń, które na wcześniejszym etapie są uznane za metafizyczne, na przykład niefizyczne. Prawda? Na przykład weźmy taki przykład, że filozofowie twierdzą, że nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy przestrzeń istnieje, czy jest dwuwymiarowa, czy trójwymiarowa. I na przykład za chwilę może się okazać, że fizycy wymyślą ciekawy eksperyment, żeby sprawdzić, czy przestrzeń jest rzeczywiście trójwymiarowa, czy dwuwymiarowa. Tak? I to byłoby już... I wtedy to się staje jak gdyby częścią zmatematyzowanej teorii i może być eksperymentalnie testowane. Prawda? I w tym sensie dowiadujemy się czegoś. Prawda? To nie jest jakby tylko jedna z wielu ontologicznych interpretacji. No ale to jest bardzo dojrzała nauka, bardzo wyrafinowana, zmatematyzowana. Prawda? Ale rzeczywiście jest tak, że ja uważam, że te tak zwane obrazy świata, ten Weltbild taki tradycyjny w filozofii, że mamy rozwinięte teorie naukowe, nam dostarczają Weltbild, prawda? Czyli jakiś taki obraz rzeczywistości. To jest zdecydowanie nadmiarowy element teorii. W tym sensie nie można, ja bym się nie odważył powiedzieć, że teorie naukowe dostarczają nam obrazu świata jeszcze w liczbie pojedynczej. Nie broniłbym takiej tezy rzeczywiście. Natomiast, no oczywiście, że mają funkcję poznawczą, ale ja bym funkcję poznawczą zawsze traktował jako ściśle sprzężoną z możliwościami opanowywania otoczenia, manipulowania otoczeniem fizycznym. Czyli dla mnie po prostu to jest kwestia dualizmu. To jest tradycyjnie dualizm filozoficzny, prawda? Że poznawcze to jest jakaś, to są wartości jak gdyby zupełnie oddzielone od działania, a kwestie związane z działaniem to jest jak gdyby zupełnie oddzielna sprawa. Ja bym powiedział, że one są ściśle sprzężone i nie do końca bym się godził na taki dualizm. No, w tradycji filozoficznej raczej to się ujmuje odwrotnie niż pan, tak? Raczej właśnie tradycję hekingowską, tradycję manipulowania, tak, przeciwstawia się tradycji reprezentowania, tak? Tak, tak. Mamy tą słynną książkę Ayana Hekinga, Representing and Intervening, tak? Właśnie tą tradycję związaną z reprezentowaniem, tak. Że właśnie nauka dostarcza nam reprezentacji świata, tak? I przeciwstawną tradycję właśnie interweniowania w świat, manipulowania, gdzie właśnie reprezentacja schodzi na drugi plan, a istotne jest tak. To, co my możemy wykreować. Tak? No więc według mnie to jest jak gdyby ten dual, on jest w ogóle bardzo atrakcyjny z wielu powodów, ale według mnie, ja w ogóle nie rozumiem rozdzielenia poznania od działania. Tak? Po prostu nie mogę. Uważam, że możliwe byłoby bronienie takiego stanowiska, że funkcje poznawcze, jakiekolwiek, już nie tylko w nauce, są ściśle sprzężone z działaniem ludzkich organizmów i umysłów. Okay, tak? No to teraz powiem tak, teraz mamy takie 5 minut, czy tam kilka minut, żeby sobie wziąć kawkę, herbatkę, zastanowić się nad pewnymi kwestiami, może między sobą też wymienić jakieś zdanie, no i potem oczywiście zapraszam do dyskusji. Będziemy powoli zaczynali dyskusję, także prosiłbym ci, co chcą się dołączyć, żeby tutaj do nas dołączyć. Tak więc myślę, że możemy zaczynać, prawda? Kto by chciał zadać pytanie? No tak, swój komentarz. Ja mam dwa pytania przy tym. Jeżeli można, dwa pytania, bo są do różnych osób też skierowane. Okej. Okay. To może najpierw jedno, czy masz zapisane, czy tak powiem? Okej. Okay. Dobrze, to może pierwsze pytanie zadam Wiktorowi Waszkowi. Już się zaczęło. A moje pytanie dotyczy właśnie tego, jak pan opisał tutaj to. Potrzebę też tej prawdy, czy jej potrzebujemy, czy nie potrzebujemy, że jest pewnego rodzaju, powiedzmy, no, słabość naszego umysłu, że te nasze modele traktujemy trochę obiektywnie, trochę zbyt obiektywnie i chcemy się trzymać tej prawdy. A czy w związku z tym, o czym pan mówił, jakikolwiek sens posiadają interpretacje, oczywiście, które są metafizyczne, ontologiczne, poza czysto instrumentalną interpretację fizyki kwantowej? Czy one mają jakąś, czy jest jeszcze sens tworzenia ich? To one są oczywiście, mówię, tych metafizycznych interpretacjach fizyki kwantowej. Tak. Tak. Właśnie to się wiąże z tym tutaj, o czym rozmawiałem z profesorem Zeidlerem, że może się okazać, że spekulacje
na temat sposobów rozumienia elementów teorii, których nie rozumiemy, w efekcie posuwają nas naprzód w takim sensie, że teoria może się rozwinąć, przybrać dojrzałą formę, a nawet zasugerować nam nowe sposoby eksperymentowania. Czyli jak mówię, że te spekulacje, czyli te obrazy świata są jakby naddatkiem, to nie traktować tego w takim mocnym sensie, że można by to wykroić i już. Nic z tego nie mamy, nie o to mi chodziło. One pełnią, w ogóle uważam, że spekulacje w nauce, nieraz nawet bardzo dzikie, zupełnie szalone, one mogą pełnić bardzo, nawet historycznie wiemy, że pełnią, bardzo ważną, nieraz kluczową rolę, ponieważ to jest kwestia ludzkiej wyobraźni, tak? Wyobrażania sobie, która posuwa nas naprzód w sensie, no właśnie, teoretycznym, tak? Potem pracujemy nad tym, czy to wyobrażenie ma sens, czy to rzeczywiście... Ludzie sobie zadają pytanie, czy tak jest, czy taka jest rzeczywistość, prawda? Jak w świetle tego, co powiedziałem, to pytanie jest nadmiarowe, ale jego postawienie pełni funkcję motywacyjną, prawda? Uruchomiona wyobraźnia w takim trybie dociekliwości, ciekawości, ona po prostu produkuje nieraz interesujące treści i może się zdarzyć, i często się zdarzało nawet historycznie, że ludzie zaczynają eksperymentować w innowacyjny sposób albo rozwijać teorie, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że jest to już nie do końca potrzebne. No, weźmy tą mechanikę kwantową, o którą pan pyta. Część fizyków powiedziała, że to jest zupełnie niepotrzebne. To nas zwodzi, zabiera czas, ludzie niepotrzebnie się kłócą i tak dalej. Ale można to spojrzeć w ten sposób, że próby wyobrażania sobie, czyli realistycznego interpretowania tego, co się za tym wszystkim kryje, może ludziom podsuwać interesujące pomysły teoretyczne. I to się przekłada potem na rozwój teorii, na matematykę, a nawet na eksperymenty. Bardzo ciekawe. I to się tu przekłada na eksperymenty. Tak? Czyli moje stanowisko jest powiedzmy takie trochę hybrydowe. Tak? Ja nie uważam, że te obrazy świata można by wykroić chirurgicznie, po prostu ich nie ma sama matematyka. Nie to oczywiście mówię. Mówię, że one są jak gdyby nałożone, są w pewnym sensie nadmiarowe, ale pełnią w rozwoju nauki bardzo ważną i ciekawą funkcję. Szczerze mówiąc, dla historyka nauki one są w ogóle niesamowicie ciekawe. Tak? To jest w ogóle jeden z kluczowych elementów rozwoju nauki, że ludzie spekulują, snują domysły, nieraz fantazjują nawet. Szczerze powiedziawszy, nieraz sobie fantazjują, wielcy uczeni. Ale to prowadzi potem do jak gdyby postawienia kolejnych kroków. Tak? I dlaczego tak się dzieje? Moja odpowiedź jest taka właśnie dlatego, że nie ma przepaści między poznaniem a działaniem. Prawda? To jest wszystko bardzo tak mocno sprzężone. Prawda? Że sposoby myślenia, wyobrażania sterują działaniem, działanie steruje poznaniem i tak dalej. Prawda? Czyli to jest bardzo skomplikowane. I jak badamy na przykład historię fizyki, to jest moja dziedzina, historia fizyki, to jest w ogóle fascynujące, jak ludzie właśnie snują fantazje, eksperymentują, potem wtórnie teoretyzują i znowu eksperymentują, fantazjują i tak dalej. Prawda? To są takie zamknięte cykle bardzo ciekawe. I chciałbym podkreślić, że tak jest również w dojrzałej nauce, tylko czyli nie mówię o XVIII-XIX wieku, tylko również mówię o współczesnej nauce. Tak? Uczeni w ten sposób działają i po prostu spekulują. To jest po prostu część nauki. Z tego wynikają ciekawe rzeczy. I dlatego ten ostry dualizm wartości poznawczych i wartości użytkowych, działania i tak dalej, on jest dla mnie podejrzany. Ja nie przedstawiam tu żadnej teorii swojej, tak, teorii nauki, tylko mówię, że ten dualizm jest dla mnie podejrzany i według mnie tak to nie działa. Tak? To jest pewien taki jakiś abstrakcyjny obraz tego, jak działają uczeni, robiąc naukę. Dobrze, pytanie jeszcze. Mnie bardzo zaciekawiło to, co pan doktor Błaszczak wspomniał na temat o założeniu, że nie ma przepaści pomiędzy poznaniem i działaniem. I tutaj tak nasunęła mi się filozofia wschodnia, dalekowschodnia. I to w ogóle też bardzo ciekawie moim zdaniem odnosi się do tego wszystkiego, o czym pan mówił, czyli o koncepcji prawdy jako o czymś quasi-religijnym, o czymś funkcjonującym jako pojęcie koncepcji quasi-religijnego. I Buddha na przykład zakładał, że
umysł i co za tym idzie wszystkie funkcje poznawcze znajduje, wsadzą go do tej samej kategorii, w której były wszystkie inne władze poznawcze, tak, zmysłowe, czyli na przykład wzrok, węch i tak dalej. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze współgra z tym, o czym Pan wspomniał i ciekawie obrazuje też ten cały konflikt o patrzenie na prawdę jako na coś, ogólnie o rozpatrywanie prawdy. I no tak, to jest ciekawe, to, wow, nie mam tak naprawdę przygotowanego pytania konkretnego, ale chciałam zwrócić na to uwagę, jak właśnie to, o czym Pan mówił, znajduje swoje dosyć mocne odbicie też w filozofii Dalekiego Wschodu. Tak, ja bym tutaj powiedział tak. Musimy się, jak my filozofowie, musimy się nieustannie zastanawiać nad podziałami między dyscyplinami, tak, które wytworzyliśmy. I na przykład ten podział, dualizm między poznaniem a działaniem, on jest bardzo ważny, dlatego że on rzutuje na sposób, w jaki w ogóle myślimy o tym, co robimy, jak sobie dzielimy to nasze pole, prawda, ten się zajmuje, nie wiem, etyką, a ktoś inny się tam zajmuje, powiedzmy, epistemologią czy logiką. Jest to, ale to nie jest moje odkrycie, to jest po prostu już zauważono w XX wieku. To ma swoje nawet nazwy. Mówi się, jest tak zwany mit czystych danych i mit czystego działania. Mit czystych danych, czyli takie wyobrażenie, że jesteśmy jak takie skrzynki, do których trafiają dane z zewnątrz, informacje, one się odkładają w nas jak w magazynie. A mit czystego działania to jest takie wiara ludzi, że po prostu, że jest jakiś czysty akt woli, który się przekłada na działanie. Prawda? Jest... Ja chcę coś zrobić, prawda, i to jak gdyby przechodzi przeze mnie i realizuje się jako pewne działanie. I że jest w środku, w naszym umyśle, jakieś taka maszyneria zazębiania się jednego i drugiego. Ja w coś takiego nie wierzę, kognitywiści to krytykują chyba od 30 lat już, że to są jakieś takie mitologie umysłu ludzkiego. Umysły ludzkie tak nie działają, nie ma żadnego czystego wejścia i czystego wyjścia, prawda, że jest... akt woli na wyjściu i na wejściu są jakieś dane zmysłowe o świecie. Po prostu tak to nie działa. I dlatego należy się zastanawiać po prostu nad sposobem również, w jaki myślimy o nauce, o, no nie wiem, o etyce, o wszystkim, prawda? W świetle tego, czego dowiadujemy się o umyśle, że nie bardzo można powiedzieć, że jest coś takie wartości czysto poznawcze na przykład, tak? Nie wiem, czy broni czegoś, że wartości czysto poznawcze, czy w ogóle coś takiego istnieje. Za tym stoi ta ukryta metafizyka, tak, wypracowana, że to jest złapanie prawdy właśnie za ogon. Że my ludzie jakoś przedzieramy się przez gąszcz świata i trafiamy w prawdę jak strzałą w tarczę. No nie wierzę w coś takiego. Przykro mi, ale nie wierzę. Tak to nie działa. Poznawanie prawdy to jest jej wytwarzanie w działaniu, prawda? To są takie pętle, gdzie my działamy, robimy coś, widzimy efekty tego czegoś, inni widzą efekty tego czegoś, wszyscy rozmawiamy ze sobą, prawda? Rozmawiamy o tym, co się stało, używamy języka, prawda? Komentujemy. No, tak to chyba się dzieje. To jest takie bardzo pragmatyczne, nawet powiedziałbym, Dewey'owskie podejście, tak? Dewey miał takie podejście, że właśnie głównym celem jest rozwiązywanie problemów i to we wszystkich jakby dziedzinach naszego życia. Cała edukacja powinna być nastawiona nie na zdobywanie wiedzy, ale na umiejętności rozwiązywania problemów, tak? Przy czym dla Dewey'a my nigdy nie rozwiązujemy problemu, my go przekształcamy. Ten proces badania naukowego polega na przekształcaniu problemów, tak? Także nigdy nie mamy jego ostatecznego rozwiązania, tak? No i prawda właśnie dla pragmatystów amerykańskich, w tym wypadku Dewey'a, właśnie tworzy się w działaniu. Tak? Zresztą też przedmiot poznania też jest wytwarzany właśnie w działaniu, w trakcie rozwiązywania sytuacji problemowych. Tak? I to by było tutaj co poparcie. Więcej, tutaj zwracam Państwu uwagę na krótką notkę, polemikę profesora Szubki tu właśnie w tym numerze. Tak? Że właśnie to jest takie, nawet jest problem, że, czy można mówić o prawdzie w liczbie pojedynczej. Tak? Ja też nie wierzę w coś takiego. Po prostu są prawdy w liczbie mnogiej. Ale tu nawet nie chodzi o to, że różni ludzie mają swoje prawdy, nie w takim sensie potocznym, tylko chodzi o coś nawet więcej, że właśnie jest prawda
jakoś estetyczna, literacka, historyczna i też jeszcze różne rodzaje, prawda? W nauce są różne prawdy, bo to też to działa różnie w różnych dyscyplinach, w różnych kontekstach, także... Ale jest wszędzie. Jest, ale to prawda, ludzie używają, w naszej kulturze, tak, ludzie używają tego pojęcia nieustannie, to prawda. To prawda. Ale jeżeli przyjmiemy pragmatyczną koncepcję prawdy, to w tym momencie jak wyjaśnić ten etap takiej spekulacji? No bo te spekulacje nie przekładają się od razu na jakieś konkretne działanie praktyczne, tylko po jakimś czasie no, pewne te spekulacje są użyteczne, a pewne nie. Czyli tutaj widzimy, że ci, co spekulują, no to się raczej jakby wewnętrznie, intencjonalnie posługują inną kategorią prawdziwości, taką właśnie niepragmatyczną przynajmniej. Czy to w ogóle jest, to w ogóle fascynujący jest temat, tak. Tutaj pan profesor zapytał się o to źródło tych spekulacji. To jest według mnie jakoś, nie wiem, ja też spekuluję. To jest jakaś naprawdę głęboka cecha ewolucji naszych umysłów. Coś, tak, tak, to weźmy tych, którzy coś bardzo pierwotnego. Teorią strun, tak? Tak. To pan się na tym dobrze zna. To jest coś bardzo pierwotnego. I to jest jakoś związane, nie wiem, z zabawą, z czymś takim. Z fascynacją obiektami otoczenia, jakichś naszych przodków odległych, fascynacją różnymi obiektami, zjawiskami i z takim, tym, co Schiller nazywa zmysłem zabawy. Jakiś takiej swobody, to co małe dzieci robią, swobodna manipulacja, zabawa, tak? To ja nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś transcendentalna cecha ludzkiego umysłu, tylko chcę powiedzieć, że jakoś to jest jakoś zaprogramowane ewolucyjnie, że nasze umysły znajdują przyjemność, tak. Autentyczną przyjemność w zabawie, zniekształcaniu, manipulowaniu, prawda? Sztuka na tym polega, tak? Sztuka jest bardzo ważna dla rozwoju naszego gatunku, prawdopodobnie dlatego, że jest właśnie taką manipulacją, no tak, zabawą iluzji. Teorią strun miałby pan problemy, żeby ją tak zinterpretować, tak? Bo tutaj nie mamy do czynienia tak z żadną manipulacją, tak? Z żadnymi efektami. Nawet do niedawna w sensie teoretycznym nie było wiadomo, jak zweryfikować tą teorię. Teraz się twierdzi, że wprawdzie jest to niewykonalne technicznie, ale można pomyśleć, tak? Takie eksperymenty, które byłyby, stanowiłyby weryfikację tej teorii, no ale jest to zabawa czysto poznawcza. Ona na to odpowiedź. Ja bym powiedział, że jedno z fascynujących cech naszego gatunku jest to, że my się potrafimy bawić nawet wytworzonymi przez nas instrumentami. Czyli nie tylko obiektami otoczenia, ale wytworami naszego własnego umysłu. Nawet jeśli to może być oczywiście twór literacki, ale my nawet się potrafimy bawić matematyką, którą sobie konstruujemy. I nasze umysły po prostu znajdują przyjemność w tego typu aktywności eksploracyjnej. Czyli niekoniecznie musimy lecieć na inną planetę i tak dalej. Wystarczy nam nieraz, to są takie może bardziej autystyczne cechy naszych umysłów, potrafimy autentycznie zanurzyć się w świecie naszych własnych instrumentów i się po prostu nim bawić. I duża część matematyki, rozwoju matematyki to jest właśnie coś takiego ciekawego, tak? I to oczywiście działa niesłychanie korzystnie, ponieważ te instrumenty rozwija. Oczywiście, tak? Ta zabawa narzędziami rozwija same narzędzia. Zabawa językiem w to wchodzi, symbolami i tak dalej. No tak bym odpowiedział, bo nie widzę jakby innego... No chyba, że ktoś właśnie preferowałby jakieś takie transcendentalne rozwiązanie, tak? Że po prostu, no, że jest w nas właśnie dążenie do prawdy i tak dalej. Ale ja bym powiedział, że to jest o wiele prostsze niż się wydaje w gruncie rzeczy. Bo w szkole lubowsko-warszawskiej na przykład było takie rozróżnienie na prawdy absolutne, prawdy względne. I może tu jest właśnie klucz, tak? Że my jakby, żeby przeżyć, to wcale nie chcemy maksymalizować tej prawdy. Nam wystarczą prawdy względne, żeby skutecznie działać. A z kolei jak mamy tego typu zabawy, tak? Typu pewnymi kategoriami, to chcemy dążymy do prawdy absolutnej takiej. I tutaj może ta dychotomia prawda-fałsz trzeba byłoby tutaj bardziej stopniować to pojęcie prawdy. Zniuansować, no może. Też przejdziemy pytanie. Więc ja mam uwagi do
wypowiedzi profesor Bakrzyc i doktora Boszczka. Niestety do profesora Zajdera nie mam, dlatego że w toku wypowiedzi moja uwaga została wyjaśniona. Więc tak. Więc mówiła pani o tym, że o takich przypadkach, kiedy ktoś wygłosił jakąś prawdę, a potem nie był uznany jako jej autor. Więc myślę, autorka. Więc myślę, że takie przypadki są jeszcze groźniejsze od nich, to znaczy takie, gdy nie tylko tłamsi się autorkę prawdy, ale również samą prawdę, no bo przecież nikt z tymi odkryciami nie dyskutował, to znaczy nikt nie stwierdził, że skoro to wymyśliła kobieta, to tej komety nie ma, tylko mówiono, że kometa jest, no ale tego nie mogła wymyślić kobieta. Więc przypadki, kiedy właśnie sama prawda jest tłamszona, no najczęściej wymagają jakiejś dociekliwości historyka, który w ogóle to wygrzebie, że jacyś aktywiści coś głosili, ale nikt ich nie słuchał. No i myślę, że są bardziej przykre też. A druga rzecz, właściwie pani, to mówiła pani, że prawda wychodzi na jaw, że prędzej czy później, właśnie tak jak Katyń, tak jak Wołyń, że te prawdy historyczne mają coś w sobie, że zwyciężają. I to mi się wydaje, że jest takim złudzeniem trochę przez to, że prawdy, które nie zwyciężyły, są tak zapomniane, że nawet nikt o nie nie dba, czy nikogo nie interesują. Więc to, że akurat prawda o Katyniu bolała ileś tam set tysięcy Polaków, no to były osoby, które były takimi nosicielami zainteresowania, więc one... Więc właśnie wydaje mi się, że w takim mówieniu też można popaść w pewne złudzenia. No i teraz właśnie do doktora Woszczka. Czy ja mam odpowiedzieć panu? Tak, ale właśnie myślałem, że... To może najpierw odpowiedź. Tak, bo to się rozmyje. No więc wie pan, ja bym chciała tutaj jakiś konkret, bo ja sama trochę się napociłam, żeby wydobyć takie konkretne przypadki tych kobiet, którym odmówiono. No nie do końca, no tak, ta kometa przeleciała, ale fakt po 8 latach został właściwie przedstawiony. Ja myślałam jakieś no tutaj konkretne przypadki takiej stłamszonej prawdy, jak to pan nazwał, no bo ja wcale nie twierdzę, że tutaj przedstawiłam jakąś martyrologię i jakieś męczennice nauki przywołałam. Bo być może no są takie właśnie sytuacje, kiedy to męczy się prawdę wręcz, albo jeszcze gorzej, na tortury on się bierze, tak po bejkonowsku i coś tam się wydobywa. Ale ta uwaga jest może sensowna, ale trzeba by ją no, przypatrzeć. To raz. Ta druga kwestia. Wie pan, ja myślę, że to nie jest tylko takie chcenie, czy takie oczekiwanie. Te prawdy, które wyszły na jaw, to one się dobijały bardzo długo. To jest kwestia przeżycia tak naprawdę, dotarcie do nich. Bo reprezentuje pokolenie, któremu wcale one nie były objawiane. Wcale nie. Nie tylko ja. Także starsze pokolenia. Miały powody, by w nie mocno wątpić. Albo nie ujawniano dostatecznej ilości, że tak powiem, przesłanek, które by były przekonywujące. I to trwało. I byłam tego świadkiem. Także to, że dzisiaj tak swobodnie możemy o tym mówić, to jest po prostu efekt historii. Która się przetoczyła i dokonała. I pokazała, że tutaj się zrealizowało takie właśnie chcenie, takie pragnienie, by prawda zawsze wyszła na wierzch, niczym ta oliwa, co na wierzch wypływa. Więc my żywimy takie intencje, tak? My mamy takie oczekiwania, ale one się oczywiście nie zawsze spełniają. Jest wiele różnych prawd, o których po prostu nie mamy pojęcia, a już na pewno
nie będziemy mieć pojęcia o tych prawdach, które są całkowicie zapomniane i nie ma żadnego nośnika żywego najlepiej tej pamięci. No więc to, co robią archeologowie, tam paleontolodzy i tak dalej, to oni wydobywają te tam różne prawdy i oczywiście wkładają nam w nasze umysły, dają nam do wierzenia. Chyba można stwierdzić, że równie wiele jest odkrywane i ujawniane, co jednocześnie fałszowane z drugiej strony, więc w sumie bilans byłby mniej więcej taki sam, bo w obliczu... Oj, tego nie wiemy. Ale w obliczu na przykład ruchów w polityce historycznej partii rządzącej, no to jest to... Jest jedna ta obawa, że na przykład absolwenci takiej szkoły podstawowej według modelu PiS-u będą mieli zupełnie właśnie różny od naszego obraz historii. Więc... Być może. No dobrze, to idę dalej. Idę dalej z pytaniami. Bo pan doktor powiedział o tej metaforze interfejsu i komputera, że z interfejsu nie domyślamy się, jak jest zbudowany komputer. Ale właśnie czy pan, nie stawiając się w pozycji tego, który to wie, nie wychodzi na poziom jakiejś metaprawdy? Czyli pan mówi, że z tych ikonek nie wiemy, jaki jest komputer, ale gdy mówimy o rzeczywistości, no to pan już chyba nie może mieć takiej pewności, no bo wtedy miałby pan jakiś boski punkt widzenia, że po tym, no to jest podobne do argumentu sceptycznego, że jak ktoś mówi, że prawdy nie ma, no to sam coś głosi i prawda wtedy jest, ale no właśnie, więc to mi się wydało takie wątpliwe dosyć, a jeszcze... Może od razu odpowiem. Dobrze. Nie, to jest oczywiście domysł, tak samo w świetle tego, co powiedziałem, nie mogę nawet powiedzieć, że teoria ewolucji jest prawdziwa w takim sensie klasycznym. Bo ten przykład, który dałem z teorią gier ewolucyjnych i tak dalej, to jest po prostu funkcjonuje w ramach pewnej całości, prawda, teoretycznej. To jest zupełnie oczywiste. Także ja tylko mówię, że to jest całkiem rozsądne, tak, myślenie w ten sposób w świetle tego, co możemy, jak możemy tę krytykę naszego poznania przeprowadzić. Ale... Nie wiem, czy tak jest. Tak, nie wiem, czy tak jest. Dałem przykład z tym elektronem, tak, i tak dalej, z samochodem. No, tu analogia. No właśnie. Podejrzewam, tak, właśnie ci, którzy rozwijają tę teorię gier ewolucyjnych, że mechanizmy ewolucji w żadnym wypadku nie preferują tak zwanego docierania do rzeczywistości, wręcz przeciwnie, organizmy nieustannie deformują informacje o otoczeniu i wykorzystują je w ściśle określony sposób, zależnie od kontekstu, od własnej fizjologii, anatomii itd. Czyli żeby zwiększenie wartości funkcji dostosowania nie zależy od ilości pobieranej informacji, od jej szczegółowości itd. No ale w takim razie to jak z tym pogodzić fakt, że powiedzmy ewolucję wygrał gatunek ludzki, jest najbardziej rozpowszechniony, jednocześnie jest to gatunek dążący do tej prawdy, czy z najbardziej rozwiniętą inteligencją, zdolnościami poznawczymi. Ale jak powiedziałem, ja nawet nie wiem, czy gatunek ludzki dąży do prawdy. Ja w ogóle nie wiem nawet, czy można by coś takiego obronić. Jak powiedziałem, bo za tym dążeniem do prawdy, moim zdaniem, kryje się mnóstwo innych, tak, innych wektorów działania, motywacji. Właśnie. Także ja nawet nie wiem, czy ta autodefinicja nasza, czy ona w ogóle jest adekwatna, tak? Że my dążymy do prawdy. Ja nie wiem, czy to jest adekwatne widzenie nas samych. Moim zdaniem nie, szczerze powiedziawszy. To na razie wystarczy, może jeszcze... Nie, jeszcze... Po tym pytanie, bo może jeszcze ktoś będzie chciał, tak? Proszę. Tak, ja mam pytanie. Czy nie jest tak, że prawda służy bardzo często głównie budowaniu własnego ego? No bywa. Szczerze? Jak mamy zamiar zbudować sobie ego, to... Pani pytanie jest bardziej psychologiczne, no więc jako psycholog pani powiem krótko, że
o wiele większą rolę w życiu ludzi i stabilności psychicznej odgrywa iluzja, złudzenie niż prawda. Czyli fałszywe? Rozumiane. Nie, znaczy fałszywe to iluzja czy złudzenie definiowane przez innych, tak? Oczywiście, aha, tak? Czy stwarzanie pozorów. Tak. Bywa tak, że złudzenie, znaczy bywa, to jest raczej norma, że złudzenie czy iluzja w życiu ludzkim odgrywa podstawową rolę adaptacyjną, pozwala ludziom, nie wiem, przetrwać, funkcjonować normalnie z dnia na dzień i tak dalej. Także przekonanie, że prawda jakoś wyzwala, zbawia, pozwala lepiej działać, to jest w ogóle jakiś w ogóle mit. Ludzie żyją w permanentnych iluzjach i dzięki temu dobrze funkcjonują. Tak? W sumie prawda też czasami bywa iluzją, prawda? Oczywiście, także ja mówię, że to nawet nie można tego dobrze podzielić, tak? Ludzie definiują jako, coś jako prawdę o sobie na przykład, a inni definiują to jako oczywiście iluzję czy złudzenie. Dopóki to nie jest problem, to nie jest to problem. Tak, nie jest to problem, po prostu tak to funkcjonuje. Jest stanem normalnym, że ludzie niewiele o sobie wiedzą i tak dalej. Tak? Nie znają dobrze siebie, to jest stan normalny. A nie, nienormalny. Także w psychologii to już jest dobrze zbadane i to jest bardzo ciekawy fenomen. Także coś takiego jak takie przekonanie, że ludzie z natury chcą poznać prawdę o sobie i tak dalej, to jest, ja nie rozumiem tego twierdzenia, jest moim zdaniem zupełnie błędne. Jaki jest status właśnie tych stwierdzeń, które pan teraz wygłasza, panie Marku? To jest część teorii psychologii poznawczej. I to są takie twierdzenia, które no, na przykład mamy uważać za prawdziwe. Nie, one funkcjonują w ramach tego wyróżnionego społecznie pola zwanego psychologią. Tak? Wyróżnione społecznie pole zwane psychologią. No, które się posiłkuje, nie wiem, jakimiś tam obserwacjami, jakimś teoretyzowaniem na temat ludzkich działań i ich motywacji. Jest traktowane jako wartościowe, ponieważ pozwala tłumaczyć różne, nieraz sprzeczne fenomeny ludzkich działań, zachowań. Prawda? Czyli psychologia poznawcza jest tu rozumiana po prostu jako teoria, która, no jak każda teoria, prawda, czerpie z jakiejś bazy empirycznej, uogólnia. Wyjaśnianie, rozumienie by pan nie wiązał z kategorią prawdy. Też by pan interpretował pragmatycznie, tak? Tak. I także psychologowie robią coś takiego, że właśnie używają tego typu teorii bardzo pragmatycznie. Czyli nawet jak mamy psychologię taką w działaniu stosowaną, no to jest oczywiste zupełnie dla mnie w każdym razie, że ta psychologia, ona nie funkcjonuje w jakimś trybie właśnie takim teoretycznym, takim to kojarzymy z nauką w sensie teorii, tylko ona funkcjonuje raczej w takim trybie zbierania, uogólniania i jakiegoś takiego modelowania przebiegu ludzkich działań i motywacji, prawda? To jest z perspektywy nauki ścisłej, to jest oczywiście straszne, bo to się dzieje często z naruszeniem pewnych rygorów metodologicznych i tak dalej. To ma korzenie w psychoanalizie, na przykład w teorii nieświadomości, prawda? Ale no tak to funkcjonuje. Czyli to, co ja mówię tutaj, ale to, co powiedziałem, można też bronić od strony psychologii ewolucyjnej, tak? Czyli można to bronić na gruncie psychologii poznawczej, ale można to bronić na gruncie psychologii ewolucyjnej, że po prostu nasze umysły nie działają tak, że dążą do maksymalizacji poznania samych siebie. Jest to raczej stan anormalny. Raczej nasze umysły dążą do budowania reprezentacji otoczenia, a najwięcej jak gdyby inwestycji motywacyjnej jest nakierowanych na tworzenie i reprezentacji innych ludzi. Tak? To jest też ewolucyjnie da się wyjaśnić. Nie chodzi nawet o otoczenie, w sensie ogólnie świat, to jest zupełnie drugorzędna sprawa, bo to jest dosyć konserwatywna sprawa, jak się zachowują rzeczy i tak dalej. Najwięcej wysiłku, inwestycji jest wkładanych w reprezentowanie działań innych ludzi, tworzenie różnych teorii, co robią inni, jacy są i tak dalej. I w tym sensie nie zajmujemy się raczej sobą w znikomym stopniu, raczej umysły są nakierowane na reprezentowanie innych ludzi. Wręcz odwrotnie, że dlatego zajmujemy się innymi, dlatego że zajmujemy się sobą. W ten sposób. Bo interesuje nas to, co inni myślą o nas,
I to, co inni myślą o nas, buduje nasz wizerunek. A to też. O, to tak. To tak, to prawda. Poprosimy. To prawda. To ja już mam pytanie do pana. Tutaj pan tego problemu najmniej intuicyjny dla nas. Nie słucham, bo od początku sam pan powiedział, że powiem tego, że odwołał pan do wartości, w sensie do tego, że prawda jest przedstawiana jako wartość. I do tego, że to takie intuicyjne podejście do tego, że dążymy do prawdy jest raczej błędne. W sensie nie mam pytań w pełnego ruchu. I o ile wydaje mi się, że ma pan rację, że chodzi o ludzkości, to wydaje mi się, że grupa społeczna, jaką jest społeczność naukowców, raczej dąży do czegoś konkretnego, pewnej wizji prawdy. I to jest wizja inna niż taka pragmatyczna, czy koherentna zresztą, związana za prawdziwe. No i chciałem się zapytać, do czego uważa pan, że dążą naukowcy? To jest, co oni próbują odkryć? Co badają naukowcy? Co z przymiotem? Zależy jacy naukowcy. No, nauka ścisłych. Nauka ścisłych, no to świat fizyczny, otoczenie fizyczne naszych organizmów. No i kiedy fizyk bada w laboratorium właściwości fizyczne, nie wiem, no jakieś współczynniki danych materiałów, no to nie jest to takie właśnie podejście do obiektywnej prawdy, ta potrzeba odkrycia naturalnej obiektywnej prawdy. To moim zdaniem, nie wiem, moim zdaniem na przykład fizyk bada własności jakiegoś pierwiastka, nie wiem, tam powiedzmy jakieś promieniotwórcze, no to on nie myśli o tym, że bada prawdę o tym pierwiastku, tylko lokalizuje różne własności, warunki występowania własności, powiązania z innymi własnościami i przede wszystkim manipuluje. Jak lokalizuje własności? No, dlaczego własność? No, stwierdza własności. No, ale, nie, ale na przykład atomów jakiegoś pierwiastka. No, stwierdza te własności. Lokalizuje własności w takim sensie, że ma jakieś substancje. Prawda? Ma jakieś substancje, które wyodrębnia. Tak, wyodrębnia i lokalizuje własności, które bada, związane z tym fragmentem rzeczywistości. Prawda? Czyli bierze w laboratorium, nie wiem, zamawia tam jakieś konkretne substancje, nie wiem, coś tam preparuje, albo nie wiem, rozpędza coś, nie wiem, podgrzewa i tak dalej. I lokalizuje występowanie własności w jakimś fragmencie rzeczywistości w tych konkretnych warunkach. To jest dla mnie dobre słowo. Stwierdza w sensie. Ale efektem tej pracy jest publikacja, w której on stwierdza, tak, że. Zlokalizował. Taką własność. Potem jest dołączona część eksperymentalna w tej publikacji. Ona musi być tak przedstawiona, żeby każdy, kto dysponuje odpowiednio wyposażonym laboratorium, mógł powtórzyć i stwierdzić, że faktycznie te własności przysługują. Tak, to prawda. Tak? To prawda. No więc tym ostatecznym efektem jest stwierdzenie tych własności. Ale bardzo, jak używam słowa lokalizacja, to mam na myśli to, że te działania zaczynają się od konkretnych substancji, prawda, badanych w konkretnym czasie, miejscu i potem następuje ekstrapolacja, stwierdzenie jakiegoś faktu o konkretnym typie substancji i o tych własnościach. Czyli nauka zaczyna się, to jest bardzo ważne, zaczyna się od tych konkretnych działań na substancję, prawda? A to nie jest stwierdzenie jak gdyby oderwane od, znaczy inaczej, nauka nie działa w oderwaniu od tych czasowo-przestrzennych, prawda, uwarunkowań samego badania. Dlatego laboratorium to jest miejsce po prostu to, i dlatego lokalizuje się pewne własności rzeczywistości. W tymże laboratorium. Czy zlokalizowanie tej własności rzeczywistości nie jest właśnie prawdą? Proszę? Czy zlokalizowanie wartości rzeczywistości nie jest prawdą? Znaczy to jest stwierdzenie faktyczności, wystąpienia pewnych wyników, rezultatów działań. Panie Marku, laboratorium jednak, ja się akurat zajmuję naukami laboratoryjnymi, jest jednak dosyć dokładnie definiowane. Ja teraz nie mówię o socjologii wiedzy i tam ujęciu laboratorium przez Latura i tam tym podobnych, ale chociażby w tym ujęciu hackingowskim, tak? Jednak no na przykład dlaczego się twierdzi z tej perspektywy właśnie hackingowskiej, że w psychologii nie mamy badań laboratoryjnych, tak? No bo
po prostu nie możemy wytwarzać układów zamkniętych, gdzie, no, czy przynajmniej quasi zamkniętych, tak, gdzie możemy dokładnie kontrolować wszystkie warunki istotne dla danego eksperymentu. I to jest jakby cechą definicyjną badań laboratoryjnych i laboratorium, że my pracujemy na odpowiednio przygotowanych, tak, substancjach. Tak, że to jest wszystko odpowiednio przygotowane, że warunki przeprowadzania eksperymentów są dokładnie określone. Dzięki temu ten eksperyment jest możliwy do powtórzenia, tak, w innym laboratorium i tak wyniki tych badań stają się czymś społecznym, tak? Bo są intersubiektywnie sprawdzalne. Ale to właśnie się wiąże z tym, co, o czym powiedziałem. Moim zdaniem to wynika z faktu właśnie, że nie możemy zlokalizować własności, które badamy. Czyli na przykład mamy ludzi, prawda? Chcemy badać w warunkach laboratoryjnych, to musimy wiedzieć konkretnie, gdzie zaczepiamy ten fragment rzeczywistości, który chcemy badać. Na przykład Skinner i behawioryści próbowali coś takiego zrobić, czyli zlokalizować warunki jako to, co wychodzi z ciała. I oni próbowali zrobić coś takiego podobnego jak właśnie w naukach ścisłych, że mamy ludzkie ciała, no nie różniące się nam od ciał szczurów czy tam innych zwierząt, i po prostu wychodzą z tych ciał sygnały, można zlokalizować czasowo-przestrzennie to, nad czym pracujemy i badać następnie właśnie warunki, jak te sygnały wychodzą, jakie są ich fizyczne własności i tak dalej. I to byłoby laboratorium w tym sensie. Lokalizowalność, że tak powiem, samych fenomenów oraz warunków powstawania tych fenomenów. Natomiast jeśli nie mamy czegoś takiego, czyli nie można przyszpilić tego, co badamy, nie ma lokalizacji, to właściwie nie bardzo wiemy, co my badamy. No to można mówić, że badamy umysł czy emocje, ale właściwie nie do końca wiemy, czy do tego zalicza się pocenie, czy tam zalicza się mruganie, no to trzeba wszystko ustalić, prawda? I w tym sensie... Chciałem tylko podać taki przykład z Kalerzy Polski, ponieważ od jakiegoś czasu się uważa, że takie narodziny europejskiej nauki to tak naprawdę nie filozofia grecka, tylko bardziej grecka medycyna, w której taka szkoła naukowa, naukowców, którzy prowadzą badania i i powołują się na swoich mistrzów, doskonalą ich metody, sprawdzają, eksperymentują też i tak dalej. Właśnie narodziła się w szkole hipokratejskiej i no, ja nie jestem specjalistą też w tej dziedzinie, ale tam tłumaczyłem jeden z traktatów i nie przypominam sobie, aby tam kiedykolwiek padło słowo prawda, jedynie padały takie słowa, jak na przykład coś jest słuszne w odniesieniu do badań wcześniejszych jakichś tam, ale tego jeszcze nie powiedziano i ja to teraz wyłożę. Nie ma w ogóle mowy o słowie prawda. Mam wrażenie, że prawda to jest obsesja, tak jak pan doktor powiedział, filozofów i przede wszystkim wydaje mi się, że władzy, która chyba w najwyższym stopniu organizuje nam świat i właśnie może szafować tym słowem, nie podając nawet argumentów, właśnie żeby manipulować. I wydaje mi się to całkowicie możliwe, żeby obyć się bez tego słowa. Myślę, że rzeczywiście jakby na przykład mogło, to już jest bardzo śmiałe stwierdzenie, ale zastanawiam, gdyby filozofia wcześniej sobie na przykład poradziła z pojęciem prawdy, jakoś je zmiękczyła, bardziej właśnie sceptycyzm by się stał popularniejszy tak ogólnie, nie tylko w filozofii, tylko sceptycyzm by się stał powszechny, tak samo jak powiedzmy był kiedyś dogmatyzm religijny, to czy na przykład taka tragedia jak Holokaust miał miejsce, który przecież można powiedzieć, że też był oparty w swoich założeniach na takiej zwulgaryzowanej interpretacji darwinizmu, eugeniki, który zrodził eugenikę i takie myślenie o człowieku właśnie bardzo uproszczone ze względu na jakieś odkrycie naukowe, które no, miało być taką prawdą przez duże P. No i właśnie to taka dodatkowa opowieść, ten Weltbild, który też tu się pojawił właśnie też w tym kontekście niemieckim, jest ciekawy i właśnie bardzo szkodliwy. A to ciekawe, co pan powiedział, rzeczywiście. To jest fajny taki przykład, kiedy ten Weltbild, czyli ta nadbudowa, obraz świata rozrasta się, można powiedzieć, rakowacieje,
nagle z czegoś, co jest teorią biologiczną, nagle zyskujemy obraz w ogóle wszechświata niemalże, prawda? I mamy jakiegoś tam Spencera, który tam i to i w ekonomii, i w życiu społecznym, i moralnym, i w ogóle wszędzie to ma zastosowanie już, prawda? I to jest ta patologiczna sytuacja właśnie, kiedy tak, kiedy obraz świata się rozdyma, prawda? I no, zyskuje status, którego nie ma po prostu i nie powinien mieć. A ten przykład z Hipokrasem też jest bardzo fajny, rzeczywiście. To jest no, to taki alternatywny grecki nurt. Tak, tak. Pytanie, co by było, gdyby nie było prawdy, jakie pojęcie by wskoczyło za prawdę, może jeszcze gorsze. Znaczy wiele innych. Moim zdaniem wiele innych. Taka słuszność, panie. Tak, na przykład. To jest przecież synonim. Tak. Chyba się nie obejrzymy. Tak? Ale to jeszcze tam za to kolega. Tutaj może dodam w środku. Mówi pan na temat tego, iż nie uznaje dążenia człowieka do poznania samego siebie. Że ja nie uznaję? Tak. Nie, to chyba tak nie powiedział. Tak pan nie powiedział, pan Marek. Tak nie może sprostować. Dużo tym trzeba. Nie chodziło mi o to, że nie uznaję. Ja uznaję, wiem, że to jak gdyby część kultury w ogóle jest istotna, prawda? Sama cecha gatunkowa nawet, że my pragniemy czegoś takiego, tylko że za tym się kryje jak gdyby coś zupełnie innego. To znaczy, że my jesteśmy, nie wiem, no na przykład, jesteśmy interesującymi obiektami dla siebie, tak? Również. Właśnie dlatego, że nie do końca, że większa część naszej aktywności jest pozaświadoma, no, nawet jako organizmy tak działamy, po prostu jesteśmy dla siebie ciekawi, jako obiekty, tak samo jak interesujący są inni ludzie. I w tym sensie nawet dla samych siebie stanowimy zagadkę. Tak? Tworzymy różnego rodzaju reprezentacje samych siebie, swoich własnych działań i ludzie na przykład tłumaczą, dlaczego coś robią, ale dlaczego nie robią. Jak się pyta, jaki jesteś, jaka jesteś, to ludzie oczywiście opowiadają jakąś taką opowieść o sobie, tak? Jesteśmy po prostu dla siebie ciekawi. Także nie, ja nie powiedziałbym, że my nie dążymy do poznania samych siebie, tylko chodzi mi o to, że za tym nie stoi żadna jakaś taka mistyczna intuicja, jakiś taki wgląd w swoje ja. Taki tak rozumiany, właśnie jak racjonaliści to w coś takiego wierzyli, że ja siadam, zamykam oczy, wmyślę się w siebie i po prostu w tej chwili jak gdyby ze mnie wydobędzie się jakaś prawda o mnie. Moim zdaniem nie. Dokładnie odwrotnie. Raczej nieustannie po prostu my snujemy ludzie, my, gatunek, snujemy opowieści o samych sobie i to jest też nasze wyjątkowe w nas, prawda, że to jest taka kulturowa jakaś istotna funkcja, dlatego jest literatura i tak dalej. Uwielbiamy opowieści w ogóle o innych, tak? Uwielbiamy te opowieści. I w tym sensie jesteśmy gatunkiem, wielu filozofów nas zwróciło uwagę, to nie jest w ogóle oryginalne, co mówię, że jesteśmy gatunkiem, który opowiada sam siebie, tak? Bo mamy język. Okej, okay. Jeżeli człowiek wgłębi się sobie do siebie, tak. Nie poznaje prawdy. Czy faktycznie tak jest? Myślę o tym, że kiedy człowiek faktycznie wgłębia się w samego siebie, ten czas jednocześnie nie wgłębia się we własne myśli. Kiedy nie wgłębia się we własne myśli, czas nie może się rozróżniać. Nie może posłużyć się funkcją samego umysłu, jakby rozróżniania, fragmentaryzowania rzeczywistości. Dlaczego? Może. Nawet jak mamy takie stany ubogie treściowo, to i tak możemy je jak gdyby obserwować, analizować. Analiza już byłaby jakby tą myślą, prawda? No bo jest tak, reprezentowaniem. Tak. Mogę mi mówić na temat jakby wgłębienia się w samą myśl, przy jednoczesnym wgłębieniu się w siebie. Ale to wgłębianie się też jest reprezentowaniem. Reprezentowaniem w jakim sensie? No tworzeniem takiego umysłowego modelu treści umysłu, który zachodzi w samym umyśle, tak? Czyli zastanawiam się, po co? To nie wiem. To jest też pytanie, po co? Wszyscy się zastanawiają. Na to pytanie chyba nie ma odpowiedzi. To nie jest czynność celowa. To jest jakaś taka spontaniczna właśnie aktywność umysłu. Tak jak spontanicznie
interesują nas, tak działa uwaga, interesują nas obiekty zewnętrzne, tak samo spontanicznie interesują nas nasze własne stany. Tak, prawda? Ludzi na przykład interesuje, jak zasypiają, co się dzieje, albo jak się budzimy, albo jak jesteśmy zaniepokojeni. To te stany budzą nasze zainteresowanie i po prostu je na różne sposoby interpretujemy, prawda? Czyli na przykład tłumaczymy sobie, dlaczego jestem zdenerwowany. Tak? I to jest pewna reprezentacja procesu, który pewnie zachodzi bardzo głęboko. Nie wiemy skąd ona, prawdopodobnie w większości przypadków nawet nie możemy poprawnie zidentyfikować źródła tego stanu w sensie jakimś fizjologicznym i tak dalej, ale ten stan ma miejsce i tworzymy jego model umysłowy. Tak? I ludzie tłumaczą, to jest też psychologia się tym bardzo interesuje, jak ludzie wyjaśniają, czyli dokonują, jak to mówią psychologowie, atrybucji. Jak wyjaśniają swoje stany, relacje między stanami, jak opowiadają przechodzenie jednych stanów w drugie. Nieraz te atrybucje są bardzo ciekawe, nieintuicyjne, tak? No, bez przerwy to robimy. Ale to nie wiem, czy to można nazwać. Ja bym nie nazwał dochodzeniem do prawdy o sobie. To nie jest dochodzenie. Ale nie możesz tłumaczyć fizjologią. Ja już tutaj siedzę od dłuższego czasu, siedzę cicho, ale jeszcze nie tłumacz, Marko. Ale dlatego, że tu padło pytanie o przebieg procesów umysłowych. To nie jest tak. Zagłębianie się w siebie nie jest czynnością cenową. Nie. Nie możemy negować całej tradycji, wiesz, filozoficznej, Kartezjusza, fenomenologii, całej, nie wiem, szkoły Fichtego. No, to są działania celowe. To, że, nie wiem, ktoś tego nie robi, nie uznaje tego, nie znaczy, że trzeba przekreślać tą tradycję. To nie możemy się tak zamykać. Jeszcze raz, to nie szukajmy wyjaśnienia dla tych fenomenów na gruncie fizjologii, na gruncie, nie wiem, naszej ewolucji, bo to jest droga donikąd. Nie, to ja uważam odwrotnie, ale to jest kwestia tylko, co znaczy celowość w tym przypadku. Bo ja bym powiedział tak, że to oczywiście to są procesy motywacyjne. Za tym stoi motywacja. A nie wiem, o jakiej celowości ty byś tutaj mówił, na przykład jakiejś takiej celowości w sensie... No to trzeba zapytać Kartezjusza, trzeba zapytać Fichtego, no to nie o tym mówią tutaj, no wiesz. No nie, to ja jestem tutaj podejrzliwy. No ale tak jest, ale tak jest, to masz całą tradycję filozofii, znaczy, to gdzie masz ten obraz, który odrzuciłeś, że siedzi facet i zaczyna się zastanawiać. Tu masz przed sobą młodego człowieka, który jest bardzo wrażliwy i ja widzę, że on to rozumie. Ja widzę, że on widzi potrzebę tego, że co więcej, on tutaj ma jakieś przeczucie, że to ma sens, tak? I to nie jest tak, że to, nie wiem, zawichrowała nas jakoś biologia i niektórzy spontanicznie to robią, a nie wiedzą w ogóle dlaczego. Nic z tych rzeczy, to są solidne narzędzia. Nie. To są narzędzia takie, wiesz, związane z jakąś racjonalną stroną naszego jestestwa. I nie przekreślajmy tego. Nie wiem, czy racjonalną, ale się zgodzę. Ty mówisz obraz rzeczywistości, obraz tego. A jak ty rozróżnisz obraz rzeczywistości od rzeczywistości, jeżeli uważasz, że prawda jest czymś tak naprawdę niepotrzebnym, kapeluszem, dywanem i tak dalej. Nie obronisz tej wizji. To jest po prostu nie do utrzymania. Ja się mogę zgodzić, profesor patrzy, że idea prawdy ma charakter regulatywny. Bo na pewno. 100%. Jak najbardziej. I gdzieś tam też jest dla ciebie tutaj ta droga. Ale to nie jest wszystko. To nie jest... Znaczy powiem tylko tak, na pewno jest to... Znaczy celowość jest, jeśli przez celowość rozumiemy, że to jest proces motywacyjny, że jest za tym stoi jakaś motywacja, to oczywiście, no to się zgodzę. No to nie jest jakaś taka czynność, jakaś mechaniczna, tak? No to tak, to oczywiście. No wiesz, jeżeli to robisz umysłem, no to ciężko to opisywać w kategoriach mechanicznych. No tak? Dokładnie, dlatego używam pojęcia, motywacji. Ale jeżeli będziemy mówić o jakimś, nie wiem, algorytmie, o jakimś przechodzeniu z kroku jednego do kroku drugiego, no to masz chociażby całą, wiesz, tradycję filozofii transcendentalnej, to po prostu się opisuj, tak? Masz fenomenologię, weźmiesz Ingardena i tam po prostu to widzisz, tak? Tam jest jakiś pomysł, tam jest jakaś metoda. Co więcej, to działa w jakiś sposób, a no w taki sposób, że dostarcza narzędzi eksplanacji przeróżnych fenomenów. Koniec, kropka. Czy mnie to nie przekonuje, że to działa? No on jakoś działa, na pewno, no jest używany i tak dalej, ale
No nie jest, nie jest to... działa jak tłumaczenie w kategoriach pragmatycznych działalności naukowca, tak? No bo teraz, gdy mam tego naukowca, który tam bada sobie jakieś cząsteczki, czy tam, jako tam było mówione i tak dalej, no to w jaki sposób on wybiera, którą cząsteczkę ma badać? Tą, którą łatwiej? Nie. No na pewno nie, tak? A właśnie, to wie, to... ja bym tutaj to tak powiedział, znaczy wrócił do tego, co powiedziałem wcześniej, że w momencie, kiedy ta prawda jest usunięta z tego szczytu tej piramidy i piramida nam się spłaszcza, sytuacja wcale nie staje się uboższa, tylko jeszcze bardziej fascynująca. Dlatego, że w takiej sytuacji, jak tutaj podałeś przykład prowadzenia działań badawczych czy nauki, to tu się okazuje, że tutaj się spotyka mnóstwo różnych motywacji i realizuje się wiele innych kluczowych wartości, tak, które sprawiają, że ta działalność rzeczywiście jest społecznie wyróżniona. Tak? To jest w ogóle oczywiste dla mnie. Czyli... To jest ten społeczny charakter nauki, ale zostawmy. Nie, to nie jest społeczny, tylko charakter nauki, bo znaczy nauka oczywiście jest działalnością społeczną, ale chodzi o to, że na przykład tu jest wartość, znaczy tutaj realizuje się, no właśnie, ciekawość, fascynacja ludzka, tak, różnymi zjawiskami czy procesami. To też jest wartość, która się realizuje. No, a ty mówisz, dlaczego ktoś wybiera na przykład, że chce pracować, nie wiem, w laboratorium, coś konkretnego robić. No ja nie mówię, że dlatego, że po prostu działa jakiś mechanizm ślepy i tak dalej. Ja mówię, że po prostu tutaj spotyka się wiele różnych wartości, na przykład takich jak fascynacja jakimś częścią rzeczywistości, prawda? I ludzie fascynują na przykład się zjawiskami biologicznymi albo chemicznymi, dużą część życia poświęcają na eksplorację tej części świata, tak? No, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdą, dokładnie. Ale na przykład wyniki, które się uzyskuje, też mogą być źródłem fascynacji dodatkowej, prawda? Czyli jeśli się uzyskuje ciekawe, nieprzewidywalne... Są prawdy ciekawe i są prawdy nieciekawe. To jest oczywiste. Te prawdy nieciekawe, my nic o nich nie mówimy, nas to nie zajmuje i tak dalej. To już jest dawno rozpoznane. No to też społecznie definiowane, co jest ciekawe, a co nie. To nie jest oczywiste jako samo w sobie. W nauce to można zrobić, to robili metodolodzy, to masz pracę Łukasiewicza, tak? Gdzie tam wyraźnie wskazuje, że świat jest przyładowany prawdą, ale musimy dostrzec tą naprawdę wartościową, tak? I to jest takie, wiesz... I bez pojęcia prawdy nie jesteś w stanie wyjaśnić tego zjawiska. Dlaczego zajmujesz się tą prawdą, a nie jakąś właśnie inną? Dlaczego, gdy masz naukowca, który coś bada dokładnie ten fenomen, a nie jakiś inny? Tak? Nie, to tu się nie zgodzę. No. To można to robić bez pojęcia prawdy, moim zdaniem. Z uwagi na to, że to jest dość... Jak długa i gruba polemika, to przechodzimy do pytań. Cześć, to ja mam pytanie odnośnie tego, o czym panowie dyskutowali, jeżeli chodzi o prawdę na granicy nauki, no i może też trochę zahaczy o tą obecną dyskusję. Bo zastanawiam się, czy ta problematyka nie wynika trochę, albo może w jakim stopniu, nie wynika z tego, że na gruncie empirycznym, związanym z naszymi zmysłami, jako rzeczywistość jest oczywiście ograniczone ze zmysłami poznawczymi. Możemy mówić o prawdzie w jakiejś tam formie i w jakimś stopniu, ale czy nie pojawia się problem właśnie w momencie, w którym próbujemy, a właściwie każdy robi to nieustannie, łącznie z naukowcami, w momencie, w którym próbujemy wyjść poza tą sferę, w której funkcjonujemy na gruncie naszego poznania zmysłowego. No jeżeli na przykład w jednej kategorii postawić jeszcze funkcję umysłu, tak jak robił to na przykład Budda, i nie jestem pewna, na ile to ma związek właśnie z tym, co pan mówił, jeżeli chodzi o nierozdzielanie poznawania i działania. Właśnie w jakim stopniu tutaj ta problematyka wynika z tego, że w inny sposób możemy trochę traktować tą rzeczywistość, którą jesteśmy w stanie badać, poznawać na gruncie naszych ograniczonych zmysłów i umysłu, a na ile odnosi się to do rzeczywistości, które się już jej wymykają, które są poza tymi możliwościami. Tak, ja może spróbuję odpowiedzieć. Otóż tak, jest taki jeden z podstawowych sporów, spór o status poznawczy wiedzy naukowej, tak?
I jedna z takich podstawowych definicji tego sporu brzmi tak. Czy, a jeżeli tak, to w jakim sensie nasze teorie prawa są prawdziwe? Jak również, czy można z tego też wyprowadzić taką konsekwencję, czy istnieją byty postulowane przez nasze teorie? Tak? Mówimy tutaj o teoriach naukowych, gdzie no, tak tradycyjnie można wyróżnić takie terminy, które odnoszą się do tego, co obserwowalne, tak? I też tak tradycyjnie, powiedzmy, obserwowalne za pomocą naszych zmysłów, tak? I takie terminy, które odnoszą się do tego, co nieobserwowalne, tak? Kwarki, atomy, tak? Entalpia, entropia i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tu ileś takich terminów podawać, tak? No i teraz jest tutaj taki zasadniczy spór między tymi, którzy odpowiadają pozytywnie na to pytanie, a więc twierdzą, tak, że można być realistą również w odniesieniu do tego, co nieobserwowalne, czyli na przykład przyjmować, tak, że istnieją elektrony, że istnieją kwarki i tak dalej, czyli istnieją byty postulowane przez te teorie, ale jest też bardzo wpływowe stanowisko przeciwne, tak, któremu zresztą sprzyjam, a więc takie, które głosi, że nie ma takiej potrzeby, tak, żeby twierdzić na przykład, że istnieją elektrony, tak? A to z tego względu, tak, że dla akceptacji teorii naukowej, tak, to już o tym mówiłem wcześniej, tak, istotne jest to, co teoria mówi o obiektach obserwowalnych. Tutaj nawiązuję do tej koncepcji, o której mówiłem, takiej współcześnie dosyć wpływowej koncepcji antyrealistycznej, Baza van Frazena, konstruktywnego empiryzmu. Tak? No i tu się podaje szereg argumentów, tak, na gruncie filozofii nauki, które właśnie podważają możliwość realistycznej interpretacji i zdań, które mówią o obiektach nieobserwowalnych. Tak? No, to mogą być na przykład również argumenty z dziejów nauki. Tak? Przecież kiedyś naukowcy odnosili sukcesy, gdy postulowali istnienie eteru, istnienie flogistonu, istnienie cieplika, tak? Za pomocą tych teorii oni byli w stanie wyjaśniać pewne zjawiska, przewidywać pewne procesy, a na gruncie współczesnej nauki twierdzi się, że nie istnieją odniesienia przedmiotowe właśnie tych terminów, tak? Że te byty teoretyczne nie istnieją. Tak? Także jest tutaj takie podstawowe pytanie, tak, jest zadawane, jak wyjaśnić sukces nauki, ten sukces technologiczny, predyktywny, że nauka, mówiąc krótko, działa, tak, jeśli by się przyjęło, że podstawowe prawa nauki, tak, nie są chociażby w przybliżeniu prawdziwe, a te podstawowe terminy, tak zwane terminy teoretyczne, do niczego się nie odnoszą. I to jest tak zwany ostateczny argument na rzecz realizmu, że trzeba by to uznać za cud, jeśli nie przyjąć realistycznej interpretacji. A z drugiej strony właśnie, no, są ci, którzy mówią, no, że przecież istniały teorie, które działały, dzięki którym można było działać w sensie, o którym mówi tutaj pan Marek, a które obecnie uważamy za fałszywe. Tak? I uważamy, że nie istnieją byty, które są
postulowane przez te teorie. Także widzimy, że to jest no tutaj taki bardzo fundamentalny spór, tak, który się toczy na gruncie filozofii nauki. A czy to, że te pewne obiekty są nieobserwowalne, znaczy, że one nie istnieją? W sensie, no na przykład elektrony, każdy z nas korzystał z kineskopu i tak dalej, i no ja też czytałem Kuna i też wiem, którą tam pisał na temat tych cieplików i tych innych, te wszystkie przykłady podawał. Tym faktu, że pewne obiekty fizyczne, które nie są obserwowalne, że tak powiem, bez żadnych narzędzi, no są trudne do podważenia, w sensie nie ma żadnych doświadczeń, które wykazywałoby, że nie istnieją. Wręcz są no, konstruowane urządzenia, które korzystają cały czas z teorii, wszystkie jak na razie działają. Tak, tutaj Pan nawiązuje do takiego kryterium istnienia, manipulacyjnego istnienia, że jeżeli możemy, to jest kryterium wymyślone przez Jana Hekinga, że jeżeli możemy manipulować obiektem teoretycznym, ale w takim sensie, że zakładając jego istnienie, możemy kreować w laboratorium nowe zjawiska, to jest jego zdaniem najmocniejszy argument na rzecz tezy, że te obiekty istnieją. Tak? I to jest argument, i to by było na rzecz tutaj tego, o czym mówi i pan Marek, jego zdaniem mocniejszy niż to, że ten termin pojawia się w teorii, skąd inąd dość dobrze potwierdzonej empirycznie. To, że ona jest dobrze potwierdzona empirycznie, to jest słabszy argument niż to, że tym bytem teoretycznym można manipulować, wytwarzając nowe zjawiska. Dlaczego? Dlatego, że mogą być konkurencyjne teorie, tak samo dobrze empirycznie potwierdzone, tak, które właśnie postulują różne ontologie. Tak? I wtedy, tak jak już to wcześniej mówiłem, realista ma problem. A wtedy, gdy możemy manipulować, odwołując się do pewnych praw przyczynowo-skutkowych, tak, zakładając działanie tych praw i wytwarzać nowe zjawiska, to jest mocny argument na rzecz istnienia odniesień przedmiotowych terminów teoretycznych, czy tam obiektów teoretycznych. Jeszcze możemy jedno pytanie, komentarz może jeszcze. Ja bym chciał spytać, bo tutaj padło, że są różne prawdy, jest prawda w literaturze, prawda w nauce, prawda w religii, coś tam jeszcze. I właśnie pytanie, co je wszystkie łączy, bo coś musi zmuszać ludzi do tego, żeby używali tego samego pojęcia. Czy są one na zasadzie analogii, czy są po prostu homonimami, czy są właśnie bardzo ściśle związane jakąś definicją, na przykład arystotelejską, czemu nie? Więc nie wiem, czy ktoś by chciał na to odpowiedzieć. Nie, powiem krótko, moim zdaniem jedyne, co je łączy, to jest jak to nazywam roboczo, nie wiem, czy to jest dobre, inwestycja emocjonalna, motywacyjna. Czyli ludzie, którzy uznają coś za prawdę, literacką, historyczną, religijną i tak dalej, uznają ten obiekt, nie wiem, kultury, czy nauki, czy czegoś innego za wyróżniony. Bardzo ważny, wyróżniony w jakiś sposób. I teraz prawda sztuki to jest oczywiście coś zupełnie innego niż prawda teorii elektronu. Prawda? Oczywiście, tak. Bo jak mamy sztuki wizualne, tak, no to nie sposób w ogóle odnieść klasycznego, arystotelesowskiego pojęcia prawdy do właśnie sztuk wizualnych. A też niektórzy mówią o prawdzie, tak, która się jakby przejawia na przykład w obrazach, tak? Ja bym tego nie krytykował. Jeśli podejść do tego w ten sposób, to jak gdyby to ma sens, tak? Tego typu powiedzenia. Tylko, że to wtedy stosujemy zupełnie inne pojęcie prawdy. Zresztą weźmy pod uwagę tak zwaną prawdę rzeczową, tak? Ta tradycja tej prawdy rzeczowej też jest tam w starożytności od Arystotelesa
wyprowadzana. Prawdziwy człowiek, prawdziwe państwo, tak? Ale to jest zupełnie inne rozumienie terminu prawda. Jest jeszcze prawda życiowa. No tak, to jest wszystko na rzecz tutaj tej tezy, to są argumenty na rzecz tezy, którą tu głosi pan Marek, tak, że to jest właśnie... Prawda egzystencjalna. Tak, że tu można by... temat prawdy w muzyce. No właśnie. Prawda poezji. Prawda poezji, dokładnie. Proszę bardzo, bo jeszcze w prozie to tak jakby można coś chwycić, ale w poezji... A może da się pojąć. I teraz jak jesteśmy jesteśmy rygorystami filozoficznymi, to jest bez sensu wtedy. Będziemy krytykować to, zwalczać to. Ale ja nie widzę takiej konieczności. Uważam, że można tak mówić. I to ma sens właśnie, bo wyraża pewne emocje. Tak. Jak analizowałem w swoich pracach prawdę w kontekście metafory, tak? A więc kiedy dana wypowiedź nie jest w języku literalnym, tak? A przecież też metafory występują w języku nauki, nawet w matematyce, tak? No i wtedy możemy się pytać, tak, w jakim sensie wypowiedzi metaforyczne są prawdziwe, tak? No i tutaj próbuje się właśnie dla wypowiedzi metaforycznych zachowywać pojęcie prawdy, ale w tym właśnie takim pragmatycznym w rozumieniu, tak? Jeżeli posługując się metaforami możemy właśnie działać, tak? Możemy coś wytwarzać, możemy rozwiązywać jakieś sytuacje problemowe, no to wtedy możemy powiedzieć, że one są prawdziwe, tak? Tak bardzo oczywiście upraszczając, tak? No dobrze, tak? To było na tyle. Chciałem bardzo podziękować, tak, za przybycie. Zwłaszcza też chciałem podziękować naszym prelegentom za wystąpienia. Pani doktor, pani Dominik, pani doktor, Marcinowi i profesorowi Pawłowi Zajdlerowi. Oczywiście tam gdzieś tam jest Bartosz, tak? Do Bartosza się zgłaszać po czasopismo. Jest promocyjna cena 8 zł. Zapraszamy serdecznie do kupna. No i także dziękujemy naszym patronom i kawiarni za to, że wszystko tutaj mogło się odbyć. I przede wszystkim wam za przyjście, za dyskusję. No i zapraszamy następnym razem. Tak, spotkanie, które będzie gdzieś chyba w połowie grudnia. A jeszcze można przy tym stoisku odebrać za darmo kupony na obniżoną, tańszą prenumeratę na czasopismo, które wychodzi co 2 miesiące. Jest też dostępny w ogóle za darmo w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej myślę, że fajnie się czyta. Zaznacza zakreślaczem.